Dobry wieczór. Witam, Małgorzata Domagali w Niech Gadają. Moim waszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Cugowski. Kłaniam się, dzień dobry państwu. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Spotykamy się w takim dramatycznym dla nas wszystkich momencie, w takiej strasznej chwili. Może jeszcze dla nas nie jest dramatyczny, ale już blisko. No wiesz, ale empatycznie patrząc, tak. I nie wiem jak ty, ale chyba wszyscy ludzie na świecie, w Europie, my w Polsce śledzimy, trzymamy kciuki, dajemy dowody wszystkiego, co możemy dać, dobre serce, emocje. Mówiliśmy przed zaczęciem programu, że Francuzi dzisiaj się zdziwili, dlaczego my nie przyjmujemy uchodźców, bo do głowy mnie przyszło, że oni są w naszych domach, prawda? No nic, no, zachodniej Europy różne, tak powiem, opinie są wypuszczane pod naszym adresem, także ja się specjalnie nie zdziwiłem tą wypowiedzią taką zupełnie komiczną, bo tak na dobrą sprawę my jesteśmy największą pomoc dajemy Ukrainie, bo wszystkim przyjmujemy wszystkich uchodźców, nie sprawdzamy nic, ludzie przyjeżdżają. W tej chwili jest prawie 800 tysięcy ludzi w Polsce, ale to musimy się do tego przyzwyczaić, to nie jest istotne. Istotne jest, że dzieje się coś, no, ode mnie bardzo blisko. Ja mieszkam w Lublinie, to mam do granicy 110 kilometrów. No, to nie jest daleko. Ale to takie, wiesz, wyobraźnia nie ogarnia. Setki kobiet z małymi dziećmi. To jest jak Stalingrad. Tak. I idą w noc, w śnieg. I te małe dzieci, które mówią, że nóżki nie bolą. Tak. Część idzie, część jedzie. Te przejścia, które są samochodowe, zostały zamienione na też przechodzą ludzie na naszą stronę piechotą, także z dziećmi. No, w Lublinie jest, tak powiem, pierwszy taki, to jest takie pierwsze miasto większe w Polsce, gdzie się odbywa pierwsza ta selekcja, rozdział. To jest trochę podobne do moich rodziców, którzy w 1948 roku repatriowali się z Włodzimierza Wołyńskiego. Oni mieszkali przed wojną 18 kilometrów za obecną granicą, także niedaleko. I oni też przyjechali do Lublina, bo to było pierwsze większe miasto i myśleli o czymś dalej. I zostali, potem ja się urodziłem i zostali z tym wszystkim. Pewnie wszyscy bardzo dojrzeliśmy, nasi rodzice, nasi dziadkowie, nasze pokolenie jest już trochę od tego dalej, młodzi ludzie zupełnie, ale popatrz, stało się coś takiego, że te wszystkie resentymenty, te słuszne żale, potworne wspomnienia, Wołyń i tak dalej, gdzieś to odsunęliśmy, bo skala tego, co się dzieje, przekracza wyobrażenie. I dla wielu ludzi, którzy... Nie wiem, moja mama pamięta drugą wojnę światową. Dla niej to jest tak jakby, ale wielu ludzi w ogóle nie ma młodych pojęcia i nagle dzieje się, ktoś im zmienia świat. No zupełnie. Moje pokolenie też nie przeżyło wojny. Mieliśmy 75 lat spokoju, no może nawet 77. Nie było wojny w Europie. Teraz wojnę w Europie mamy. I nam się wydawało, że to jest chyba niemożliwe w ogóle. Mało tego, była przez wiele lat taka narracja, że właściwie granice to są Unia Europejska zniosła granice między sobą, prawda? Że historia już nie jest istotna, że wszystko nie jest istotne, bo już będzie taka ogólna szczęśliwość i pokój światowy i że to wszystko wojsko trzeba zlikwidować. No niestety ta narracja i u nas też została wprowadzona w czyn, a w tej chwili się okazuje, że to wszystko jest nieprawda. Moment i my jesteśmy o krok od czegoś, na co nie jesteśmy przygotowani przede wszystkim. Tak, chociaż wiesz, straszna jest taki brak, upadek wiary w to, że możemy żyć, że żyjemy bez granic, że nie potrzebujemy wojska i to wszystko już nie ma
racji bytu. Pamiętasz, na moich młodych czasów to się mówiło, obyś żył w ciekawych czasach, tak? Tak? Chińczycy tak, tak. No podobno mówili. Teraz. No i tak się śmialiśmy, śmialiśmy. No to żyjemy chyba w tak ciekawych, o jakich nawet nie mamy pojęcia, jakie one za chwilę mogą być ciekawe. I w takiej zupełnej bezbronności. Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim myśmy powinni przewartościować wszystko w tej chwili. Patrzenie na świat, patrzenie na otaczających nas ludzi także. Przede wszystkim musimy, jeżeli, daj Boże, ten konflikt zostanie zakończony lub też zawieszony, no kiedyś on nastąpi, no to przecież to prawda, to my musimy radykalnie zmienić podejście do wszystkiego. My jako Polska, my jako kraj. My jako ludzie. Tak. I to te wszystkie mrzonki o ogólnej szczęśliwości, o tym, że to granic nie ma, że to wszystko jest, to przecież jest ułuda i okazuje się, że nieprawda. Więc my musimy wrócić do normalnego podejścia, że żyjemy w słabym miejscu Europy, to znaczy w bardzo dla nas niebezpiecznym, ponieważ jak patrzymy na historię, to przez nasze państwo od wieków przewalały się hordy różne z północy na południe, z zachodu na wschód, z wschodu na zachód i tak dalej, i tak dalej. Myśmy byli zawsze takim miejscem przelotowym, gdzie te wszystkie armie z różnych stron biegały po naszym kraju i myśmy z różnym skutkiem się temu opierali. No i my musimy teraz wiedzieć, że to się w sumie nic nie zmieniło. Mało tego, jak pokazuje teraźniejszość, to musimy być przygotowani na to, że możemy zostać sami w momencie jakiegoś konfliktu, napaści cudzej. Tutaj ja bym nie liczył bardzo na to, że ktoś nas obroni. Nie, nikt nas nie obroni. Znaczy, ja liczę na to, że ktoś nas obroni, broniąc sam siebie. No, taką zależność tutaj. Owszem, można. No, my w końcu jesteśmy w takiej sytuacji w stosunku do Ukrainy i zdajemy egzamin, bo to, jak nasze społeczeństwo zareagowało na wojnę, na to, że nagle mamy setki tysięcy uchodźców, to jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałem się po nas takiego. A spodziewałeś się tak niezwykłej postawy Ukraińców? Ukraińców. Też nie. Tak. To jest fantastyczne. To jest tak, bezwzględnie. To jest, wiesz, to jest jak, tak. jak z jakichś dawnych tak. książek, jak Sienkiewicza, jak z opowieści o tym, jak człowiek w miłości tak. do swojej ojczyzny, jakie to są historie, mężczyźni odwożący tak. swoje rodziny, wracające, tak. historie, wiesz, no też, gdybyś zobaczył to w jakimś filmie, że łapiesz jeńca i karmisz go, głaszczesz go po głowie i mówisz, wracaj synku do swojej ojczyzny i powiedz, że my nie chcemy wojny. Popatrz, my tu dzisiaj siedzimy, a w metrze w tej chwili w Kijowie tak. podobno pod metrem siedzi 15 tysięcy ludzi. Tak. Nie, to wszystko jest... My mamy moment otrzeźwienia. Mam nadzieję także, że Europa Zachodnia podobnie. Miejmy nadzieję, że oni też otrzeźwieli po tym zaczadzeniu, w którym żyli przez wiele dziesiątków lat ostatnich. Mają swojego Robin Hooda. To jest po prostu, tak. Mają swojego Robin Hooda, to jest siła, prawda? Tak, to jest po prostu moment, kiedy wszystkie te kraje, my to musimy zrobić, bo to nie mamy na kogo liczyć ani na kogo się oglądać. My musimy po prostu przeformatować w ogóle całe podejście do naszej przyszłości. My wiemy, że musimy z przykrością, musimy się zbroić, musimy mieć lepszą i większą armię. Musimy. Bardzo byśmy nie chcieli, ale nic nie poradzimy. Musimy, ponieważ nikt tego za nas nie zrobi. A jeżeli zrobi to z dużym opóźnieniem i może być wtedy za późno. Takie opowieści o tym, że ktoś nas obroni, jak to słyszeliśmy przez wiele lat, to jest bajka. No czego doświadczają dzisiaj tak naprawdę Ukraińcy? Tak jest. Bo jak się sami nie obronią, to obronią. W jakimś sensie jak nie przetrwają, nie do końca zniszczeni. Ale w takich sytuacjach historii, w takich momentach...
zawsze na scenie pojawia się artysta. Zawsze pojawia się, myśmy się umawiali parę tygodni temu. Tak. Nie było tematu Ukrainy, nie było tematu naszego zagrożenia. Ale taki artysta, który mówi, w twoim wypadku śpiewa, o czymś, co jest absolutnie uniwersalne, co zostaje. Wiesz, że jak... to jest nasze trzecie spotkanie. Tak. Jedno było telewizyjne, jedno było gazetowe, a teraz jest tutaj w kanale sportowym. To nie wiem dlaczego, ale za każdym razem, zanim zaczynałam się jeszcze przygotowywać do tego spotkania, myślałam o utworze Cień Wielkiej Góry. To jest jakieś memento, to jest o nas. I to jest o nich teraz. To jest jeden z największych utworów, które zaśpiewałem w życiu. I mam do tego utworu mam osobisty stosunek. To jest, ja nigdy nie mówię, pytają mnie często, które pan piosenki swoje lubi, a których nie lubi. Tak, nie powiem nigdy, ale Cień Wielkiej Góry to jest jeden z takich kamieni milowych tej mojej wieloletniej wędrówki. Także Cień Wielkiej Góry absolutnie. Rozmawialiśmy też przed programem, że jest parę piosenek, które tak jakby były napisane z myślą o obecnej sytuacji. O dziś. Tak, tak. No ale to tak się składa. No poczekaj, Cień Wielkiej Góry, tak? Jest ta góra, jest ten strach, to tak, jest straszna tak, siła to, i rzecz to pokonać, jest, tak? Tak? To jest napisana piosenka po śmierci dwóch alpinistów z Lublina. Jeden był dziennikarzem w Lubelskim Radio i Adam Sikorski, który pisał wtedy wszystkie teksty, napisał to pod wpływem śmierci obu panów, która była pół roku przed nagraniem piosenki. Także to była rzecz aktualna i znaliśmy tych ludzi, więc to, tym bardziej jeszcze to jest wszystko. Ja strasznie nie lubię, bo to pytanie nigdy nie. W szkole też jak słyszałem, że co autor miał na myśli, prawda? To jest okropne i w ogóle to nie powinno mieć miejsca, ale tak jest. No i tutaj też musimy powiedzieć, co miał autor na myśli. No miał, z tym, że na szczęście Adam to pisał w sposób na tyle komunikatywny, że wiemy, że nie musimy się domyślać, co miał na myśli. No tak, i że nie musisz być alpinistą, tak, żeby znaleźć się w takiej sytuacji w życiu, tak? I że przed tobą iluś spadnie z tej skały, ale będą tacy, którzy ten strach pokonują i się wspinają. I tak to wygląda. Przecież wśród alpinistów tak to właśnie wygląda. Oni wiedzą, co ich czeka i pomimo tego idą dalej i nie przeszkadza, że... No, ale sam powiedziałeś, że to jest tak jakby też dzisiaj żołnierz, młody chłopak, te dziewczyny, sanitariuszki, ci wszyscy idą, oni muszą mieć świadomość, chyba że to jest taka adrenalina, wiesz, że to jest silniejsze od strachu. Pomyślmy o tym, że Ukraina nigdy nie miała państwowości. I to, że mają tę państwowość stosunkowo niedawno, to tym bardziej determinuje ich w tej akcji, bo oni już zasmakowali, co to znaczy niepodległość. Zawsze byli, w poprzednich wiekach byli częścią jakiegoś imperium, kiedyś nawet naszego imperium, potem rosyjskiego i tak dalej. Oni nigdy nie zasmakowali tej niepodległości. Teraz są państwem niepodległym. Oni się zorientowali, że warto wszystko zrobić, żeby tą niepodległość utrzymać. No i tu nagle przychodzi łobuz i chce im to zabrać. Nie wiadomo z jakiego powodu zresztą, bo tutaj wiesz, oni niczego od niego nie chcieli. Nie chcieli od niego nic. Ale to też jest coś takiego, wiesz, że tak jak Kennedy kiedyś przyjechał do Berlina i powiedział, jestem Berlińczykiem, prawda? Pamiętam, Kennedy. W tej chwili my możemy też powiedzieć, jestem Ukrainką, jestem Ukraińcem, tak, bo to jest nasza historia, bo to się może zdarzyć. Mało tego, oprócz całego konfliktu, my mamy bardzo wiele z Ukrainą, ponieważ bardzo wielu Ukraińców u nas pracuje, żyje między nami. Mamy stały kontakt z tymi ludźmi. Wiemy, co oni mówią na ten temat.
jak to wszystko wygląda, że kobiety, dzieci przechodzą na polską stronę, tu żeby tego, a młodzi mężczyźni jadą z powrotem. Ale przyznaj, spojrzałeś trochę na nich inaczej przez to? Nie, tak. Chyba my wszyscy, jestem, moi rodzice mieszkali we Włodzimierzu przez wiele lat. I Włodzimierz był takim miastem przed wojną, jak to się mówi, wieronarodowym, bo tam w równym stopniu byli Polacy, Ukraińcy, Żydzi. I to wszystko towarzystwo żyło w zupełnie dobrych relacjach ze sobą. W momencie, kiedy bolszewicy weszli 17 września, to oni zrobili wszystko, żeby te nasze narody ukraiński i polski skłócić. I udało im się z sukcesem. Matka opowiadała, że jak Sowieci weszli, to zebrali Ukraińców na plac i powiedzieli im, że oni przyszli ich wyzwolić spod białej Polski i że teraz będzie dopiero tak jak to powinno być. Oczywiście zrobili wszystko, żeby podsycić wszystkie animozje, które miały miejsce, nie oszukujmy się. My mamy z Ukraińcami taką bardzo trudną historię. No, tragiczną, krwawą. Tragiczną. I Sowieci wykorzystali to absolutnie, bo to ja zawsze mówię, że oni może nic mądrego nie zrobią, ani nie wymyślą czegoś poważnego dla świata, ale intrygi robią genialnie. Ale wiesz co, Krzysztof, to co się dzieje teraz na Ukrainie ma absolutnie taki wymiar uniwersalny. To się stało właśnie problemem każdego człowieka w każdym miejscu na świecie. Ty śpiewałeś taki utwór, który też, widzisz, ja nie mówię piosenki, bo to są w ogóle tak jak wiersze, ale takim dużym przesłaniem. To się chyba nazywało Druga Wieża Babel, tak? No to też jest o nas. No tak, tak. To genialny tekst Andrzeja Mogielnickiego. I wyobraź sobie, że na Poliniczce w Lublinie były dwa doktoraty robione egzegezę tego tekstu. No a co tam takiego jest w tym tekście? No tam nic nie ma, tam jest po prostu życie. Ale no właśnie, żeby zrobić doktoraty. Tam jest życie. I wszystkie teksty, które są genialne, to one nie są o rzeczach wyjątkowych albo specjalnych. Są o rzeczach prostych, bo takie nasze życie jest proste. Że jesteś sam, że się boisz, że idziesz, że samoloty latają nad głową, tylko latają szybciej niż sobie jesteś w stanie wyobrazić. Czyli tak jak dzisiaj. I jeszcze jest taki jeden utwór z tych pierwszych, też poruszający, Martwe Morze. To nie jest, to nie jest jeden z pierwszych. To jest właściwie taki średni, bo to jest połowa lat 80. Tak? To prehistoria. Martwe Morze to historia tego tekstu jest bardzo ciekawa, jaka? Ponieważ Andrzej Mogielnicki napisał pierwszy tekst, przysłał mi go i on nie był dobry. Rzadko. Znaczy ty to powiedziałeś, czy on to... Nie, ja do niego zadzwoniłem, mówię, Andrzej, wiesz co, nie, zobacz, może coś. I przysłał drugi tekst, który też nie był dobry. Ja już się trochę bałem, bo Andrzej jest człowiekiem krewkim i bardzo energicznym. Zresztą, podobnie do mnie. Nomen omen, kiedyś pobiliśmy się z Andrzejem, ale bez jakichś konsekwencji, ale mieliśmy mecz bokserski, nie pamiętam. W związku z tym, że w tej samej wadze jesteśmy, więc tego. I ja zadzwoniłem, mówię, Andrzej, dobra, możesz mówić, co chcesz. To nie jest dobrze. No i on tutaj wymienił kilka słów ogólnie uznawanych za obraźliwe i tu coś mi tam powiedział, odłożył i napisał ten tekst. Jak go dostałem, to zadzwoniłem, widzisz, napisałeś genialny tekst. Pamiętasz jakiś wers z tego tekstu? Nie, wiesz, powiem ci szczerze, ja tę piosenkę śpiewam na wszystkich koncertach, ale wiesz, ja mam tak straszne kłopoty z pamięcią do tekstów. Ja muszę tekst... Usłyszeć muzykę, tak? Tak, i to wszystko musi być, jak mi zdarzają się takie sytuacje, kiedy coś mi przerwie, to jestem bezradny. Ale mam w zespole człowieka, który, mówię o Jacku Króliku, który
nie dość, że jest absolutnie fenomenalnym muzykiem, to jeszcze na przykład zna wszystkie piosenki świata. Potrafi mówić mu tytuł i on gra. Ale żeby było śmieszniej, to on jeszcze zna teksty do tych piosenek. Czyli jakbyśmy go teraz on mi parokrotnie już podpowiadał na scenie. Ale Martwe Morze to jest znowu historia o naszym wyalienowaniu, o samotności, o tym, że się boimy świata, że jesteśmy w tym świecie zagubieni. Dokąd płyniesz, bracie, dokąd grasz. Tak, ale to jest taki troszkę ten tekst jest dekadencki, ale Andrzej to są... W moim życiu było dwóch ludzi, którzy pisali teksty, uważam, w ogóle bezdyskusyjne. To Adam Sikorski, pierwsze dwie płyty i potem Andrzej Mogilnicki. To nie są tekściarze, to są poeci, którzy mają wiele do powiedzenia. Zresztą Andrzej pisze też prozę bardzo dobrą. Mhm. Czyli gdybyśmy tak, ale to może jeszcze do tych pierwszych twoich, bo to też jest pewna cezura w twoim życiu, te pierwsze, że mówisz, że to lata 80., ale te wcześniejsze utwory, no to rzeczywiście taki tomik poezji Just Now aktualny tak. Można byłoby ku przestrodze, Memento Mori, no już nie wiem. Tak i proszę popatrzeć, że to były pisane w sytuacji, które nie były sytuacjami ekstremalnymi, właściwie wszystko odbywało się na spokojnie, prawda? Nic się nie działo. Więc jaką trzeba mieć perspektywę spojrzenia do przodu, na przyszłość, żeby napisać takie teksty? No tak, ale potem do tych tekstów oprócz muzyki... Nie, odwrotnie, oni zawsze pisali do muzyki. Do muzyki. To myślisz, że to jest łatwiejsze? Nie. Znaczy jest łatwiejsze dla tego, kto komponuje, a trudniejsze dla tego, kto pisze, bo to jest o tyle istotne, że to musi być, zawsze dostają ludzie, którzy piszą teksty, dostają tak zwaną rybę, czyli zaśpiewane, to jest taka techniczna, tak, i muszą zachować sylaby, ilość sylab, rytm, to nie jest prosta sprawa. I żeby jeszcze to wszystko miało głęboki wydźwięk i głęboki, to naprawdę jest taka no, bardzo, bardzo poważna robota. Także ja zawsze jak czytam te teksty, analizuję teksty właśnie i Adama Sikorskiego i Andrzeja Mogilnickiego, to jestem szapoba, panowie. No tak, i do tego dorzucono taki mały element, czyli twój nieprawdopodobny głos, to brzmienie charakterystyczne. To już tylko nie trzeba było tego schrzanić. No nie, ale dodajesz. A no dobra, ale dodajesz. Trzeba było dodajesz. Tego ktoś mnie zapytał, ale to powiedz mi, ale to Cugowski jest artystą czy twórcą? No bo dostaje świetne teksty, dostawał świetne teksty, wspaniałą muzykę. I ja do części jestem współkompozytorem bardzo wielkiej części repertuaru, także miałem też trochę jakiś tam swój wkład jako twórca, ale w sumie tak, ja nigdy na przykład nigdy nie powiedziałbym, że jestem kompozytorem, bo by mi to nie przeszło przez usta, bo to kompozytor to był Mozart i Beethoven, a takie rzeczy to trzeba do tego mieć stosunek odpowiedni. Czyli jesteś artysta, to też jest bardzo dużo. No jestem człowiekiem śpiewającym. Właśnie widzisz, mnie nie pasuje, jak ktoś mówi piosenki Cugowskiego. No jakoś mnie to gdzieś uwiera. Powiem ci, że zastanawiałem się nad swoim, że tak powiem, nad swoją drogą. Mhm. I gdybym wiedział to, co wiem, to jeszcze do tego dojdziemy. Miałbym zacząć od początku, to chyba byłbym śpiewakiem operowym. A tego nigdy nie słyszałam, żebyś o tym mówił. Tak. Ja mam takie, w tej chwili od jakiegoś czasu miewam takie epizody śpiewania klasyki i podobno mi to dobrze wychodzi i ja to bardzo lubię. Czyli teraz jak na to patrzę, gdybym to robił o czasie. Ja rozumiem, ale jakie opery? Kto jest ulubiony? Nie, to mnie zrobi. Ja śpiewam na przykład, mamy z panią Olą Kurzak taki program. Wspaniała zresztą. Tak, Dwa Żywioły, gdzie śpiewamy klasykę razem. Ona śpiewa
też kilka moich piosenek ze mną i... To... Żeby było jasne, ona teraz śpiewa Metropolitan Opera, no ta, więc jest to wielka słusznie. Gwiazda. No to wiem, no jest wielka ale gwiazda. Może nie wszyscy tutaj wiedzą. No to prawda, że może nie wszyscy. I myślę, że to tobie ona wydaje też stempel, bo nie śpiewałaby z kimś, kto nie nadąża. I mąż Alania, zresztą wybitny tenor oświatowej klasy. Kiedyś przyjechał wcześniej na próbę, myśmy mieli próbę z orkiestrą. Próba była o 11 rano, i to, więc to śpiewacy operowi raczej o 11 rano nie śpiewają. Bo tam, no ale ja w związku z tym, że nie jestem śpiewakiem operowym, to śpiewałem. I on wlazł i mówi tak, jak można o tej porze? Mówi, kurczę, strasznie był. Zresztą bardzo, bardzo... Bardzo fajny facet, nie? Bardzo sympatyczny, bardzo. No to z reguły, wiesz, ludzie wybitni są z reguły fantastyczni. Ja kiedyś miałem też epizod, nagrywaliśmy, nagrywał z nami Steve Lukather na gitarze, Markus Miller na gitarze basowej. No, absolutne topowi muzycy światowi. Chcesz powiedzieć, że normalni, tak? A bardzo. Bez sodówki. Bardzo normalni, którzy jeszcze kosztują normalne pieniądze, nie jakieś szaleństwa. I ja wtedy się zastanawiałem, co by było, jakbyśmy chcieli poprosić jakichś swoich kolegów w Polsce o podobną, tak powiem, pomoc i podobną pracę. No, mogłyby nas nie stać. No tak, poza tym wiesz, że jak się okazuje, u nas ostatnio wyklucza się charytatywny, jakby nie wyklucza brania pieniędzy za charytatywne. Nie wracajmy do tego. No, bo to przyznasz, że to jest już... No nie fajne. No nie fajne. Krótko mówiąc. No wstyd, hańba. No trochę tak. Hańba. Trochę tak. Chyba, co napisałam chyba dzisiaj na Twitterze, że... w którym dostaję często z prawa i z lewa, że chyba, że te stawki były tak wysoko negocjowane, żeby była jak największa suma, żeby przekazać ją na Ukrainę. No, to no ja myślę, że tak się skończyło. Ale skończyło się, bo o tym się dowiedzieliśmy. Nie, umówmy się. To nie, no bo to jest twoje środowisko, okej, okay, ale jest to, nie, no jest to wstyd, jest to hańba po prostu. A, to prawda. To nie mówmy o tym, bo to trochę słabe jest. No ale widzisz, jednak mówimy, bo jest to wstyd i hańba. No, zagrać charytatywnie i wziąć za to kasę i jeszcze windować stawki dla ja siebie. Nic nie powiem, bo to są moje koleżanki i koledzy. Ale nie musisz, bo już zostały... opisane. No wiem. Jeszcze ten wątek ostatni, taki wojenny, ty zaśpiewałeś tą stronę, warstwę muzyczną w Demonach Wojny Pasikowskiego, bardzo prawda? Bardzo ciekawa historia, bo ja opowiem ci genezę powstania w ogóle tego nagrania. Dostałem propozycję zaśpiewania tego i pojechałem do studia w przerwie wyborów, wiktory były. Myśmy dostawali jakiegoś wiktora i ja pojechałem, była dłuższa przerwa, ja pojechałem do tego studia i w przeciągu godziny nagrałem tę piosenkę i wróciłem z powrotem na rozdanie wiktorów. Nigdy nie myślałem, że to będzie, po pierwsze, filmu oczywiście nie widziałem wcześniej. Dopiero obejrzałem go w momencie, kiedy i bardzo dobry film. W ogóle... I bardzo piękny teledysk jest tak, do tej piosenki. Tak. I ja zawsze się zastanawiam nad tym, że do wszystkiego trzeba mieć, do każdego rodzaju działalności, nie tylko artystycznej, do każdej, trzeba mieć talent. I pan Pasikowski ma taki talent. Ja jestem... Obejrzałem jego większość filmów i oczywiście on robi głównie filmy sensacyjne. To nic złego. Dobrze zrobiony, strona życia. Dobrze zrobiony film sensacyjny to jest naprawdę coś. I jestem pod wrażeniem. To jest facet, który umie robić filmy. Nie tylko sensacyjne. Przypuszczam, że inny gatunek także by mu się... Wspomniałeś o jazzmenach. Wiem, że zresztą kobietom się bardzo podoba ten instrument i saksofoniści zawsze wzbudzają zainteresowanie kobiet na takim czymś, z czym patrzą sobie. Saksofoniści? Tak, saksofoniści. Nie grałeś, ale usłyszałem ci takie fajne zdanie w jakimś filmie, oczywiście amerykańskim.
że rozmawia dwóch facetów i ten mówi, słuchaj, to może byśmy poszli na jakiś jam session jazzowy. Nie, ja się nie interesuję jazzem. I wtedy odwróciła się kobieta i powiedziała, to koniec świata już jest. Jak pan chce się podobać kobietom, jeśli pan nie słucha jazzu? Ale ty się jazzem interesowałeś, interesujesz? Już ci mówię. Mhm. Powiem ci tak, że nigdy się jazzem nie interesowałem i w ogóle moje zainteresowania muzyczne, preferencje muzyczne zmieniają się w trakcie dorastania. Więc ja jestem w tej chwili na tyle dorosły, że właśnie słucham jazzu, słucham muzyki country. Nie robiłem tego nigdy. To oczywiście jest też powodem jest, że gra ze mną trzech wybitnych muzyków jazzowych. Mhm. Czarek Konrad jest przez wiele lat wybierany jako perkusista jazzowy polski. Robert Kubiszyn, basista, Tomek Kałwak, pianista także jest. I Jacek Królik. Myśmy się z Jackiem umawiali całe życie na granie, ale przyszedł taki moment, że się udało. I ja pod wpływem tych ludzi, bo obserwuję ich na koncertach, bo oprócz repertuaru, który gramy wspólnie, oni mają dwie lub trzy momenty, kiedy grają swoje rzeczy. Mhm. I nie ukrywam, że gramy już razem 4 lata, więc właściwie dosyć długo, ale na każdym koncercie ja słucham, jak oni grają te swoje rzeczy takie stricte jazzowe. Jestem pod wrażeniem. No i dopiero jak człowiek patrzy na to, mało tego, jest w stanie ocenić wartość muzyków, jakimi oni są wybitnymi muzykami, to wtedy dopiero człowiek właściwie zaczyna słuchać jazzu, bo umówmy się, to nie jest tak, że wszystkie gatunki jazzu są fantastyczne. Tak jak w życiu ze wszystkim, nie wszystkie, ale jest kilka momentów w światowym jazzie, który jest po prostu szok. Ja pierwszy raz usłyszałem wybitnego, właściwie no, największego jazzowego wykonawcy Miles Davisa w Warszawie w Kongresowej, kiedy on grał z takim zestawem trochę rock'n'rollowym. Tam grało kilku zawodników. Zresztą on był w takim okresie fascynacji muzyką rockową, gdzie z Hendrixem mieli płytę nagrywać. Oni byli już poumawiani, nawet mieli studio, już mieli nagrywać Ranek, ale niestety Hendrix się zabrał z tego świata. I ten koncert to dla mnie był największy szok w życiu, ponieważ ja w tamtym czasie mnie jazz kojarzył się, tak się śmiesznie się mówiło, że perkusista jazzowy gra zawsze na tej blaszce 30, 30, 30. Uh-huh. I zawsze to 30 mi to było. I nagle stałem i ci goście ja byłem w szoku zupełnie, bo to była wtedy, przy mojej wtedy świadomości, ja byłem w stanie to odebrać, bo ja jako muzyk rockowy, to odebrałem muzykę, która była na pograniczu jazzu i muzyki rockowej. Dla mnie to było, ja to rozumiałem doskonale, bo tam bardzo dużo rocka w tym było. I byłem naprawdę w szoku. I mogę powiedzieć jedno, że widziałem jednego z jazzmenów polskich, który z obrażoną miną wstał i wyszedł. Nie będę mówił nazwiska. Ale duże nazwisko, tak? Największe, bo to byłoby wielki wstyd dla niego, a jeszcze żyje. Aha. Ale tak to bywa. Także to. Ale powiedziałeś o tym przemijaniu czasu, no to jesteś młodym facetem, bo ciągle coś cię kręci, coś cię interesuje. No wiesz, no nie siedzisz i nie słuchasz, no już nie wiem czego, Walca Wiedeńskiego czy czegoś, ale jesteś ciągle nakręcony. Chciałabym, żebyśmy oddali jeszcze hołd jednej osobie, która jest, mimo że jej już od dawna nie ma. Myślę o Czesławie Niemenie i popatrz o tym jego utworze Dziwny jest ten świat, który powinien być evergreenem w każdym zakątku świata, tak jak Freddie Mercury, prawda, jesteśmy mistrzami i bo to opowiada, popatrz, to jest też o nas w tej chwili. Tak. I my dziwni ludzie, którym się wydaje, że
Tak, wszystko mało tego, należy. W momencie, kiedy on to zaśpiewał, to był 67 rok w Opolu. Ja nie byłem w Opolu, ale widziałem to w telewizji, ten jego występ. To było całkowite przeformatowanie muzyki rozrywkowej w Polsce. Umówmy się, że nie będziemy mówić tam jazz, big beat wtedy się nazywa i tak dalej, ale muzyki rozrywkowej. To był szok. On pokazał inny zupełnie sposób śpiewania, inny zupełnie sposób interpretacji. Po swojemu całkowicie. Zupełnie tak, inną muzykę. On był bardzo mocno zaangażowany w muzykę soulową tamtego czasu i to zresztą przez wiele lat temu hołdował. Ale to w zderzeniu z tym, co na co dzień było na polskich estradach, to szok zupełnie. To chyba największy szok, jaki ja przeżyłem, jeżeli chodzi o polskiego artystę. Mówiłeś o Jimie Hendrixie też, już nie wiem, gdzie to na to trafiłam, że jakie ty porównałeś, poczekaj, dwie mogiły Hendrixa, już na mówię. Którym nie było tak, nic? Tak, w Seattle. Grałem kiedyś w Seattle i poszedłem na ten, bo wiedziałem, że jest grób Hendrixa. Poszliśmy tam na ten grób, znaleźliśmy grób Hendrixa. Tam wiadomo, że w Stanach te groby to są płyty w trawie. I na tym grobie Hendrixa nie było nic. Jakieś 15 metrów obok był grób Bruce'a Lee. I tam na tym grobie Bruce'a Lee była sterta kwiatów i wszystkiego 2,5-metrowej wysokości. I wtedy ja się tak zastanowiłem, jak ten świat jest zbudowany i co dla ludzi ma znaczenie. I co ci wyszło z tego? Nie, nic. No patrzyłem na gościa, który machał rękami i nogami bardzo sprawnie i to było dla ludzi no, jest bardzo legendą istotne. Do dziś. Tak, jest legendą do dziś. A człowiek, który właściwie zmienił całą muzykę rockową, nie mówmy tam rozrywkową, nieważne, muzykę rockową przeformatował całkowicie. Przede wszystkim zmienił podejście do gitary solowej, która stała się gitarą solową. Do jego czasu muzyków improwizujących tak zwanych nie było wielu. I on złamał konwencję. On zresztą wprowadził kilka riffów, które potem były nadużywane w muzyce hard rockowej. Do dzisiaj gitarzyści, którzy uczą się gitary, to mają te kilka akordów i kilka sposobów na to, które kiedyś... To był absolutny geniusz i nawet szkoda gadać. I to zestawienie tego pustego, tej pustej płyty geniusza z tym, co tam widziałem, no to niestety trzeba od razu jest refleksja taka nad światem naszym i nad tym, jak, co jest naprawdę ważne, nie, no, a co swoje, nie jest no, ważne. Robisz swoje, no, wspinać nie, tak, się na tą tak, skałę, ale to, wiesz, są, no. Ale to są takie momenty, kiedy człowiek staje i z niedowierzaniem. Myśmy się spotkali 3 razy. Ty śpiewałeś taką piosenkę Byłem, czy jestem przechodniem między wami. Tak, przechodniem byłem między wami. No to jesteś, prawda? Bo ciągle między nami przechodzisz. Spotykaliśmy się 3 razy. Pierwszy raz spotkaliśmy się 18 lat temu. Tak się obawiałem. Ja nie. To mi wczoraj przysłał. To było w programie Gorączka w telewizyjnej dwójce i z przyjemnością obejrzałam. Wystąpiłeś tam z Wojtkiem Szoniakiem, nieżyjącym, który mówił, że gdyby chciał cię zagrać, to zacząłby od pewnej waszej wspólnej cechy. Wojtek był porywczy i ty jesteś porywczy. Tak. Czyli chcąc zagrać, powiedzmy nie po warunkach, ale zagrać Sługowskiego, to wiedziałby, że porywczość to jest ta... A porywczość to co ty robisz? To ty dwajesz pięścią w stół, kniesz, co ty nie, jak ale człowiek to jest niedobre, bo ludzie porywczy oczywiście mnie po 3 minutach przechodzi wszystko. Ja wracam do normalnego stanu. Tylko ta druga strona ciągle w szoku. Tak. I ja mam właśnie moja żona, która jest zupełną moją odwrotnością, bo ona tak łatwo się nie denerwuje, ale też tak łatwo nie przechodzi do porządku. Ja już dawno zapomniałem, o co chodziło, a
niestety moja żona. Ale te 18... I jesteśmy tyle lat i niestety się ile? Nie zmieniło. 30. Ale te 18 lat temu to ta rozmowa właśnie dotyczyła, ja się spotkałam wtedy z królem życia. Z facetem, który był absolutnym topie, który mówił, że właściwie mężczyzna staje się dorosły tak gdzieś koło 40. To się zgadza. Który mówił, że i nie zawsze. Tak, że kobiety to właściwie już no to jak to, co miało być, to było już nie jest takie ciekawe. I mówił, że brakuje mu tylko jednej rzeczy, że gdzieś tak zaczyna myśleć, że porusza się w kręgu takim komercji, grania, a jednak te czasy, kiedy zaczynał i było wszystko jedno, czy utwór będzie trwał 3 minuty, 3,20, czy 20 minut, nie 3,20, tylko ten 3, a tak, ten 20, tak, tak. Minęły bezpowrotnie. Niestety, i o tym tak. Wtedy żeśmy sobie rozmawiali. To wtedy było dla ciebie... Myślę, że albo wiele, takie pytania były. Wiele, wiele z tych elementów, o których mówisz, jest aktualne dzisiaj. Dzisiaj właśnie piosenka musi mieć 3 minuty, no 3,5 to już jest bardzo długa. I ja rozmawiałem kiedyś z takim człowiekiem, który był bardzo odpowiedzialny za muzykę w bardzo poważnym radiu polskim. I on mi wytłumaczył, na czym ta zabawa polega. On mówi, wie pan, mówi, piosenka to musi być taki klocuszek. Nie może z niego nic wystawać. Bo wie pan, jak taki klocuszek, to nikt nie wyłączy. To sobie jedzie a jak wystają z niego różne elementy, to no to z tego nic nie ma. Mhm. I ja się kiedyś to tak potem trochę jak z tym Hendrixem złapałem, że ja niestety w życiu zagrałem niewiele tych klocuszków, naprawdę. Mało tego i ja wcale nie jestem dumny z tych klocuszków, które rzeczywiście przyniosły mi ogromną popularność, przyniosły pieniądze. Mi jakieś pieniądze relatywnie do naszych możliwości polskich, ale to nie jest te klocuszki, to nie jest to, co chodzi. No widzisz, na razie nie rozmawiamy o tych klocuszkach, prawda? Nie pojawił się ani razu ten klocuszek. Drugi raz spotkaliśmy się 8 lat temu. A. Tak, i wtedy byłeś, nie to, żebym tak zapamiętała, tylko sprawdziłam w gazecie. Ja nie mam aż takich 2014. Ambicji, żebyś ty pamiętała takie rzeczy. Ale sprawdziłam, 2014. Dobrze. I wtedy mówiliśmy już, siedział przede mną mistrz. Siedział przede mną facet spełniony, facet mocny w swoich poglądach, osadzony. I wtedy rozmawialiśmy. To było dosyć ciekawe. O twoim głosie, jak pozycjonujemy ten głos. Ktoś mi dzisiaj powiedział, powiedz Cugowskiemu, że dla mnie to jest polski Freddie Mercury. Nie wiem, czy to dla ciebie jest komplement, czy nie. Ja, na pewno tak, to wielki wokalista. Ale tak powiedział. Natomiast wtedy rozmawialiśmy o dwóch twórcach, z którymi akurat ja rozmawiałam, robiłam wywiady i zapytałam cię, z którym byłoby ci łatwiej zaśpiewać. Jeden to był Tom Jones, a drugi to był Joe Cocker. Pewnie nie pamiętasz, co odpowiedziałeś. Myślę, że w tej chwili, jakbyś mnie o to zapytała, to myślę, że z oboma byłoby mi łatwo. Bo no ale obaj... powiedziałeś, że z jednym trudniej byłoby. A teraz wiem, że nie. Czyli jesteś jeszcze większym zmieniło, mistrzem, zmieniło tak? Się. Jeden nie żyje. Tak, wiem, niestety. Ja tak jak mówię, z biegiem lat... Ja zupełnie zmieniam optykę jako słuchacz, bo ja oprócz tego, że jestem muzykiem grającym, czynnym dalej, jestem słuchaczem, jestem zbieraczem płyt, więc patrzę na muzykę jako słuchacz i tak samo patrzę na swoje piosenki, które nagrałem ich tam ze 400, tak samo... Tak to traktuję i są rzeczy, z których jestem bardzo dumny, są rzeczy, które lubię, są rzeczy, których nie lubię. Ale na pewno nie pamiętasz, co chciałeś wtedy zaśpiewać z Tomem Jonesem, a co z Joe Cockerem. No. Nie pamiętasz, nie. No właśnie, no bo nie masz tej gazety. No nie, to nie przeczytać. O to chodzi. Ale jak... Więc powiedziałeś tak, że byłoby ci o wiele trudniej doskoczyć, tak powiedziałeś, do Toma Jonesa, że to głos... Wtedy tak, a teraz tak, nie. Ale tak mówiłeś. I że zaśpiewałbyś z nim Cień Wielkiej Góry, a z Joe Cockerem, teraz mi to podrzuciłeś, zaśpiewałbyś ten klocuszek, czyli takie tango, tak? Czy to nie jest klocuszek, takie tango? Tak. Trochę jest, prawda? Ale to ja bym
Ja bym odwrotnie. Dzisiaj byś powiedział tak, odwrotnie. Tak, że Cień Wielkiej Góry z Joe Cockerem, a takie tango z Tom Jonesem. Chociaż powiem szczerze, że to dla tych ludzi bez znaczenia. Na pewno wykonaliby to fantastyczne jeden i drugi. Zresztą ja bardzo ostatnio dosyć dużo słuchałem Tom Jonesa z innego zupełnie powodu i to absolutny też jest fenomen, ponieważ on oprócz tych wszystkich Delilah i Green Green Grass of Home, co to oprócz tych klocuszków, She's Lady i tak dalej, tak, Sexy Beast, nagrał kilka fenomenów. To jest, on nagrał płytę rhythm and bluesową, gdzie śpiewa covery soulowe i rhythm and bluesowe absolutnie fenomenalnie. Także oprócz tego takiego bohaterskiego tenoru i gdzie to potrafi śpiewać chłopak wszystko. Chłopak z Walii. Tak, chłopak z Walii. A ponieważ w tym show biznesie, do którego nie wiem na ile ty tutaj w Polsce należysz, znaczy chyba wiem, to tam jakoś tak się poukładało, że w tej chwili on jest mężem żony Presleya. Więc no proszę, tak to się czyli wszystko w rodzinie zostaje. Ja byłam pod wielkim wrażeniem Joe Cockera. To było jakieś 2 lata przed jego śmiercią. I teraz mi się skojarzyło, że jeden z ostatnich, czy tam ta ostatnia wasza tura z Budką Suflera była na festiwalu Woodstock w Polsce. Tak. I też to, co zaśpiewał Joe Cocker na tym prawdziwym Woodstock, to razem z pomocą moich przyjaciół, też stało się hymnem takiego lepszego świata, do którego żeśmy dążyli. A ty z kolei powiedziałeś, bo ja większość programu milczę, prawda? Zauważyłeś? Nie przerywam. No, może nie większość. Że powiedziałeś, że byłeś porażony, że te 400 tysięcy młodych ludzi, którzy was słuchali wtedy tam, na tym polskim Woodstock, że oni pewnie inni, ale wszyscy byli razem, byli jednością, byli jedną myślą, jednym uczuciem, jedną ideą. Ja ci opowiem w dwóch słowach w ogóle całą genezę tego koncertu, bo w momencie, kiedy nas Owsiak zaprosił do tego koncertu, to on chciał, żebyśmy grali te klocuszki. Jurek, I, jak słuchasz? I myśmy się nie zgodzili. On był zaniepokojony tym, że my będziemy grać ten repertuar, który tam zagraliśmy. Ponieważ ten repertuar dla większości tych młodych ludzi był znany. Nieznany. Ale klocuszki. Klocuszki znane. Tak. No. Dlatego on chciał, żebyśmy to grali. I myśmy chyba wykonali taki odważny ruch, ale właściwy. Mhm. Oni się zorientowali, że my jesteśmy zespołem rockowym. I może oni nie znają tych rzeczy, które myśmy im grali, ale oni się zorientowali, że my nie jesteśmy... Prawdziwi. Tak, że my jesteśmy prawdziwi. Przyjęto nas fantastycznie. Także myśmy wtedy bardzo zaryzykowali i po koncercie Owsiak powiedział, mieliście rację. Zdarzało nam się mieć rację. No, zdarzało się. Widocznie Jurek Owsiak nie jest rockmanem. Powiedz mi, bo ty jesteś rockmanem, to jest jakiś inny rodzaj faceta, rockmeni? Nie. Znaczy, są oczywiście zawodnicy, którzy dorabiają do tego bycia rockmanem różne legendy, różnego typu. Od narkotyków, przez seks, wszelkiego typu rzeczy. I oni uważają, że to tworzy rockmana, prawda? A ty się uchroniłeś przed narkotykami? Tak. Tak, A wiesz, że Tom Jones też? O, no właśnie, dlatego... A Joe Cocker nie. No więc i tutaj chciałem powiedzieć, że dlatego Tom Jones ma jasny głos do dzisiaj i śpiewa, jest w fantastycznej formie wokalnej. Ja też jestem w dobrej formie wokalnej, a Joe Cocker nie. I to jest, nie to jest, to jest palenie papierosów i ja nie mówię... Bo trawę, dopóki paliłem papierosy, to paliłem też trawę. Natomiast w momencie, kiedy przestałem palić papierosy i próbowałem zapalić trawę, to myślałem, że umrę, bo się zakrztusiłem w sposób taki totalny i przestałem. Mi się wydaje, że rockmeni w każdym razie takich postrzegają. Oni nam też tak siebie pokazują. I to są tacy trochę zero-jedynkowi. Ty na pewno jesteś taki zero-jedynkowy. U ciebie to tego jest tak trochę black, albo white, a tak po środku i to twoje DNA, tak? Ale to ja myślę, a to że łatwo to nie z jest... tym jest? Ale to nie jest chyba
domena rockmenów tylko. Ale mówimy o tej branży teraz, wiesz, muzycznej. No ale po co ty jesteś zawsze taki szczery do bólu? To ci coś ułatwia? Nie, to skąd? No gdzie? No nie. Ale wiesz co, zaczynam się, starzeję się i zaczynam się uczyć coraz bardziej. Że ci się już po prostu chyba nie chce, prawda? Bo na pewno nie, czy ja? Nie, nie, to jest tak, że im człowiek jest starszym, tym bardziej się boi. No głównie śmierci się boi, ale też różnych rzeczy, które... Boisz się śmierci? Które boisz. Myślisz o nie? Tak. Ale że co? Znaczy, no, że co? No to wiadomo, głupie, no nie chcę umrzeć, no, ale... No że umrę, już nie będę na tym świecie i tyle. A gdzie będziesz? No nie wiem, no jeżeli jest niebo, to pewnie w niebie będę, bo mnie tak? się należy jak psu kość, oczywiście. Nic nie boli, tak jak życie, prawda? nie zrobiłem nic na tyle obrzydliwego, żebym nie miał pójść do nieba. Krzysztof, jeszcze dwa tematy, mimo że nam tutaj zegar troszeczkę przekraczamy, ale dwie takie rzeczy anegdotyczne już, żeby tak. zakończyć z tym rockmanem, bo miałeś iść na prawo, czy też byłeś na prawie na pierwszym roku, uczyłeś się grać na instrumentach, ale ten właśnie duch, ten ciągnęło cię, bo to są, wiesz, szkoła Otwocka i Falenicka, ty to byłeś. Rolling Stonesi, wyciągnąłeś szuflady starą, srebrną, rodzinną łyżeczkę. Tak, poszedłem na Rolling Stonesów. I co? Tak, byłem w 67 roku. I rodzice ci to wybaczyli? A co mieli zrobić? Byłem jedynakiem, więc trudno. Jedynakom się wybacza bardzo wiele. Ale miałeś dobre oko, że wiedziałeś, że to za to... Nie, ale powiem szczerze, że... Nie starczyło na bilet? Gdybym był, tak. To był widelec i łyżka do sałat. Więc one były gabarytowo wystarczająco, że wystarczyły na Rolling Stonesów. Ale uważam, że... zrobiłbym to ponownie i po wielokroć, tak samo, bo warto było. Zobaczyłem coś, to był 67 rok i ten PRL to był taki szaro-bury, brudno, no trudno to nazwać. W Kongresowej była jeszcze wtedy kurtyna i oni zaczynali z Stonesi utworem Last Time. On ma bardzo charakterystyczny riff gitarowy, od tego riffu się zaczynało i w trakcie tego riffu ta kurtyna się rozchylała i na scenie stało 5 kosmitów. Ja stałem od strony Brian Jonesa, on był w takim żółtym jakimś, wyobraźcie sobie, żółty jakiś, nie wiem co to było, spodnie i to miał żółte i te blond włosy, a tutaj ta szara, smutna, ten tłum, który zwariował. Policjanci, którzy tam byli między rzędami, próbowali ich tam, żeby oni nie machali tymi, wtedy była moda marynarki, tak. To od razu wszystko poszło w ruch. I uważam, że oni mogliby nawet nie grać. Mam kumpla, który stał przy głośniku, nic nie słyszał. No, mogliby nie grać. To w ogóle było bez znaczenia, czy oni grali. Byli. Obudzili twoje marzenia. No tak, to wtedy po raz któryś już ja w domu dostałem taki dosyć gruntowną lekcję, co jest dobre, a co złe. Mój ojciec był ochotnikiem w 20 roku. Ja byłem bardzo późnym dzieckiem. I dostałem takie gruntowne antybolszewickie wychowanie w domu. I wtedy po raz któryś wiedziałem, że komunizm jest do dupy. Jak patrzyłem na tych kosmitów i patrzyłem na tych moich wszystkich kolegów i koleżanki, którzy byli na widowni, to pokazywało, że to jest do chrzanu i tyle. A w takiej pigułce to jednak trzeba było samozaparcia dużo, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że to się któregoś dnia skończy. No i jeszcze nie wszyscy w to wierzą. Nie znam. Do ja dzisiaj. Akurat, nie znam. Tutaj no, tak ja popatrzę znam. Też, bo też jest taki tutaj u ciebie, oprócz tego, że jesteś kibicem, ale do tego przejdziemy, to ty też, ty byłeś kulturystą, czy ty po prostu ćwiczyłeś to, co dzisiaj jest fitnessem, lat. Tak? To dzisiaj no może nie fitness. Tak, to jeszcze było inaczej, bo teraz fitness to jest w ogóle działania zawodowe, to są instruktorzy, fantastyczne miejsca do ćwiczenia, a ja ćwiczyłem za pomocą zdjęć lotniczych, to znaczy wiedziałem, że gdzieś coś jest. Wtedy był w latach 60., połowie lat 60. było takie pismo Sport dla wszystkich. To w ogóle było pismo TKKF-u dla tych, co wycieczki krajoznawcze robią. I dwie ostatnie strony były poświęcone kulturystyce.
Takie było. I tam, ja do dziś pamiętam, był taki wtedy Mister Uniwersum, kulturysta, najsławniejszy wtedy w świecie, Reeves. No, był bardzo dobrze zbudowanym facetem, bo oczywiście nie miał nic wspólnego ze współczesnymi kulturystami. Ja myślę, że wtedy jak on by zobaczył współczesnego kulturystę, to by skonał na serce. Ale to był świetnie zbudowany facet. I ja na tym, tam były oczywiście jakieś tam ćwiczenia też podawane. Takie. No i ja tak za pomocą tych, prawda, tych zdjęć lotniczych, to wszystko przecież miałem w domu sztangę, miałem. No i oczywiście, jak długo wytrwałeś w tym? No, parę lat się bawiłem. To. Ale potem jakby zmieniłem, doszedłem do wniosku, że jednak chyba muzyka jest lepsza. Podobnie było z boksem też. Przez troszkę to próbowałem. No, ale po pierwszym kroku tak zwanym dostałem takie bańki, że doszedłem do wniosku, że chyba jednak pozostanę kibicem. Ale z Mogilnickim się przydało. No nie, no to było, to on, Mogilnicki był też amatorem. Popatrzmy tutaj. Ja wiem, że ty mówiłeś, że MMA to nie bardzo. Tam jest Janek Błachowicz. Tutaj jest Darek Michalczewski, mistrzów. Wspaniały. To jest bokser. Pięściarz. No. Właśnie. Bo, no to. No, to wiemy wszyscy. Tak, wiemy, że pięściarz. I znowu widzisz historia, a nie historia, tylko teraźnie. Bracia Kliczkowie, Merkiowa, mistrz świata, miliarder, który mógłby naprawdę już stamtąd, w ogóle mógłby tam nie jechać, prawda? To gdzie się tam to sprawdza? A co takiego jest? Aktualny mistrz świata też pojechał, Usyk jest też Ukrainiec, jest mistrzem wielki, świata, też wielki pojechał. Ale słuchaj, ale powiedz mi, ale co jest takiego w tym boksie, który jest też tak, wiesz, posponowany, że to taki prymitywny sport i co to tam dwóch facetów. Co dla ciebie jest w tym? Ja wiem, nie, to znaczy tak. Bo ty mówisz, że tylko zawodowy. Boks tak. Boks tak naprawdę w bardzo dobrym wydaniu to jest sztuka. To ja się nie boję tego powiedzieć. To jest wielka sztuka. I technika, wszystko. Wszystko. To jest. I niestety, z paru powodów ten boks współczesny, zdarzają się geniusze w tym boksie współczesnym także, ale boks zawodowy, zwłaszcza w dwóch najcięższych wagach, w ciężkiej i w junior ciężkiej, został zdeformowany. I tutaj oczywiście bracia Kliczko to są ludzie fantastyczni, ale oni, ja powiem rzecz może niepopularną, ale oni byli pierwszymi ludźmi, którzy tą wagę ciężko zdemolowali z powodu swoich warunków fizycznych. Jeżeli wychodzi gość, który ma 2,02 wzrostu, a dla porównania Mohamed Ali, który był bardzo wysoki, miał 1,90 m, Rocky Marciano miał 1,81 m. To są olbrzymie różnice. Nie mówiąc o naszym mistrzu Lucianie Trelli, który miał 1,71 m. Lucian Trella świetnie sobie w Meksyku dawał radę z Jornem Formanem. Przegrał 1-4, czyli jeden z sędziów widział jego wygraną. I gość, który miał 1,71 m, mógł walczyć z potworem na tamte czasy. No to teraz jak nazwiemy facetów, którzy mają ponad 2 metry? I w tej chwili wybiera się tego typu zawodników. W wadze ciężkiej wychodzą ogromni faceci. No ale jak się spotka dwóch ogromnych? Ale wiesz, jaka jest sytuacja? Ogromny facet, choćby nawet tak jak bracia Kliczko, którzy mieli koordynację ruchów, wszystko było w porządku, ale nie do końca. Walki w tej chwili w wadze ciężkiej to jest taki sobie widowisko. Ja ostatnio widziałem taką walkę, która tam była kilka walk między Tysonem Fury a Wilderem. I to była taka... Że tej finezji tam już nie ma, tak? No nic, no to była taka antyreklama boksu. Ale to wszystko zaczyna schodzić do junior ciężkiej. Ostatnio nasz zawodnik boksował z Anglikiem, który miał 1,96 m. Czyli przy 90 kg wagi. Tam 91 i wychodzi facet pod 2 metry. Jak z nim można boksować?
on i to była największa antyreklama boksu, jaką widziałem. Pomimo tego, że brał w tym udział nasz rodak i on chciał boksować, ale tamten nie. I przez 12 rund go po prostu obłapiał. To było, i dla kogoś, kto ogląda coś takiego i mówią, że to jest walka o mistrzostwo świata, to wszyscy mówią, o Boże kochany, to jest jakieś obrzydlistwo. I co to jest? No ale to tak wygląda. Na szczęście w tych wagach niższych jest normalnie i zdarzają się ale fantastyczne. Darek Mistrz. Nie, no Darek Mistrz. Darek. Ale popatrz, mamy tutaj też i zapytałam cię, bo ty kochasz Żurze. Tak. Dlaczego go kochasz? Tak. To jest jakby, bo to jest wspaniały, widowiskowy. Nie. No dla mnie jest widowiskowy. Ale byłaś jest. Na Żurze. Oczywiście, no jeszcze we Wrocławiu. W telewizji to wygląda to w ogóle śmiesznie. No tak, ale mecze też telewizji są inne niż jak idziesz na stadion. Nie, ale to trzeba pójść na stadion. Jak ktoś nie był na stadionie, to nie widział Żużla. Żużel w telewizji jest do chrzanu. No ale tak, ale nie każdy może pójść na ten stadion. Jest tutaj Rafał Wilk, którego powiedziałeś, tak, że, tak, że zasz, niestety tak, przyjechał znam, do nas po wielkim... Brał udział w teledysku, który kiedyś kręciłem. Bardzo mu zresztą dziękuję. Bardzo mega facet, dzielny. No, teraz w tych paraolimpiadach radzi sobie z mistrz świata. No i był Tomasz Golob, też wielki, wielki mistrz. Ale wiesz co z tym żużlem? Bo no i to jest prawda, rzeczywiście taki ten świat jest. Rozumiesz, że ty w Warszawie to sobie z nikim o żużlu nie pogadasz. No tak, w Warszawie nigdy... Znaczy, były próby. Było kilka prób zaszczepienia na skrze, żużla na skrze. Potem było na gwardii, ale jakoś nie udało się. A może to taki, wiesz, nie salonowy tutaj no tak, tak. Nie, jest, to nie jest taki, no... Słuchaj, muszę cię zapytać, bo wydaje mi się, że jak ktoś jest taki właśnie, znaczy nie wydaje się, jestem pewna, że jak ktoś jest zero-jedynkowy i traktuje siebie serio, bo ty chyba siebie traktujesz no różnie. Serio. No tak, ale wtedy, wiesz, to 18 lat temu odpowiedziałeś mi na pytanie, za co siebie lubisz, to powiedziałeś za to, że mówisz prawdę i że starasz się. Słuchaj, wiesz, o co zapytam. Kulisy rozstania z Budką Suflera wszyscy znamy. Chcieliście się rozstać, rozstaliście się, były potem po drodze, ale ludzi zelektryzowała wszystkich, tylko dwie osoby. Ty i nieżyjący Romuald Lipko, ponieważ w wyobraźni takiej naszej byliście taką parą przyjaciół. Zgadza się. Znaliśmy się od 7 roku życia. Chodziliśmy razem do szkoły muzycznej, do podstawowej, do średniej, potem w gimnazjum. To jest coś niezwykłego. Taka przyjaźń mężczyzn, prawda? I kiedy... I wszyscy się tym, jedni ciekawscy, a inni może byli poruszeni tym, że kiedy Romuald Lipko odchodził, chcieli wiedzieć, czy wyście się pożegnali. Więc ja ci zadam pytanie, czy wyście się pożegnali. Tak. Tak, to bardzo taka ciekawa historia, ponieważ w momencie, kiedy Romek zachorował, to koledzy postanowili wrócić grać. I to wszystko spowodowało wiele niepotrzebnych słów, ale ja to absolutnie rozumiałem, ponieważ on cierpiał na taki rodzaj dolegliwości, która powoduje... mówi się, że żółć kogoś zalewa. Romek był chory na poważną chorobę dróg żółciowych i to nie jest bez znaczenia. I te słowa, które on tam powiedział, to były spowodowane chorobą. Ja byłem u niego 2 dni przed śmiercią. Dostałem jakby zaproszenie na to spotkanie zupełnie w sposób egzotyczny. Ja nie będę mówił, bo ta osoba pewnie chyba nie... Ale w każdym razie ona zadzwoniła do mojej żony i potem ze mną i mówi, słuchaj, ja byłam u Romka i Romek na ciebie czeka. Była gdzieś 11 w nocy, ja wsiadłem w samochód, pojechałem do szpitala. No, to dzięki ci za to, tak w imieniu wszystkich ludzi, którzy w takich sytuacjach wtedy pamiętam, powinni... akurat Cień Wielkiej Góry został wybrany piosenką trzeciego programu.
I on leżał, właściwie siedział tak na... I mówi tak, no, mówi, widzisz, ten twój ukochany utwór został tym, ja mówię, Romek, to nasz ukochany utwór. I to jest to dobro po dwóch stronach, prawda? Nie chcę nawet tego komentować, to jest... Powiedziałeś jeszcze coś takiego i tym chciałabym zakończyć naszą, tą część rozmowy. Też kiedyś się o to zapytałam, czego byś nigdy nie oddał i ty odpowiedziałeś, nigdy nie oddałbym własnej wersji widzenia świata i nigdy bym jej nie zaprzeczył. No, chyba bym powtórzył. Panie Krzysztofie, bardzo dużo pan dzisiaj znam. powiedział i za to bardzo dziękuję. A teraz będziemy mieli telefony od naszych widzów. Mamy już jakiś telefon? Mamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Małgorzato. Panie Krzysztofie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się, dzień dobry. Mam pytanie absolutnie bez żadnych podtekstów. Co skłania artystów, ludzi estrady, aby spróbować sił w polityce? Czy zrobił pan rachunek ewentualnych zysków i strat przed startem wyborów? Powiem panu, że... Będąc na scenie ma się fanów i przyjaciół, politycy mają w zdecydowanej większości wrogów. Sława Ukrainy. Dziękuję. Proszę pana, więc tak, co? To był rok 2005 i wtedy szykowały się do wyborów dwie duże partie, z którymi miałem wspólnego i jako tam było wielu moich kolegów i oni mnie namówili do tego, że wiesz, będzie popis, będziemy mieli prezydenta wspólnego, zmienimy Polskę. Będziecie budować. Myślę sobie tak, miałem 55 lat, myślę sobie, no kurczę, no właściwie tak, ja jestem poukładany, wszystko zawodowo mam zrobione, myślę, no może bym coś zrobił pożytecznego. No takie pomysły bywają i najśmieszniejsze jest to, że wiedziałem, że zrobiłem błąd 3 dni po wyborach, bo już wiadomo było, że z popisu szybko. Nie będzie. Nic do tego, no i gdybym był posłem, to złożyłbym mandat, wszedłby następny z listy. Albo senatorem, tak? Tak. A tutaj niestety to się... Ale co, miło się słuchało, panie senatorze? Lubiłeś, tak? Nie, to się wiązało z ponowieniem wyborów. Więc mi powiedzieli, że ja jakbym tak zrobił, to 3 miliony to by kosztowało, to by powiedzieli sobie żarty, robię za publiczne pieniądze. No wiesz, w tym pytaniu też chyba jest taki też podtekst, że osoba znana, wiarygodna, to w naszym imieniu może coś więcej, ale to być mnie może... Mnie się też tak wydawało. Naiwność trochę. Owszem, to jest... Polityka to jest zupełnie inna. Dla kogoś, kto w niej nie był, to nie wie, o czym się mówi. To jest działalność zbiorowa. Tam nie ma absolutnie miejsca na żadne indywidualne pomysły. To jest tak jak takie. I to niezależnie od partii. Wszystkie partie działają tak samo, bez wyjątków. Więc to nie jest kwestia, że mogłem być senatorem innej partii i byłoby tak samo, bo taka jest specyfika tego wszystkiego. Ale tutaj pan wspomniał o tym, że politycy są nacenzurowanym. Ja się zgadzam, bo sami sobie to montują. Bo? Bo im się wydaje, że po pierwsze ludzie nie będą pamiętać i tu mają dużo racji. I że kreują jakiś wizerunek, tak? Tak, i że właściwie nawet jak zrobią coś obrzydliwego, to właśnie za 2-3 lata już ludzie zapominają, ale to cała plejada takich polityków była i oni, mało tego, oni mają rację. Tak właśnie jest. Pamięć ludzka jest bardzo krótka i no tak to wygląda, ale też wśród tych ludzi są naprawdę fajni, oddani i rzetelni
ludzie, których można nazwać patriotami. Słyszałeś, co ten pan powiedział na końcu? Nie? Chwała Ukrainie. A, i tak, pewnie oczywiście. Miał na myśli podobnie, też prezydenta Ukrainy. Ale nie, to a propos właśnie, chciałem, jak rozmawialiśmy o tym, to ja chciałem powiedzieć dwa słowa a propos prezydenta Ukrainy, bo to jest taka dla mnie odniesienie do pewnego prezydenta sprzed 35 lat, do Ronalda Reagana. Obaj ci panowie są aktorami. Mhm. I wszyscy się, jak pamiętam, jak Reagana wybrali, wszyscy się wyśmiewali, bo to taki aktor nie pierwszej, tak powiem, ligi, co zresztą jest było prawdą. I tutaj, że wybrali komedianta. A wiesz, że wygrał prezydent Ukrainy, wygrał Taniec z gwiazdami w 2006 roku. No właśnie, roku. Także mówię. I co się okazuje, tego typu ludzie robią wielką karierę jako politycy, bo nikt nie powie, może mogą nie lubić Reagana, ale to był facet, który zlikwidował Związek Sowiecki. No i nam pomógł. Sposobem zresztą, bo on ich oszukał normalnie. Gwiezdnych Wojen Ameryka nie miała. Ale był aktorem i miał dar przekonywania. I to ci Ruscy się przestraszyli tych Gwiezdnych Wojen. A tu okazuje się chłopak, który jest też aktorem i pokazuje się, że jest wielkim politykiem, z wielką charyzmą. Także, i jest bardzo naturalny. Tak, także trzeba uważać z tym, bo tak zwani zawodowi politycy, to niekoniecznie musi być wszystko tak bardzo ładnie. Tutaj właśnie parę tygodni temu Linda o tym opowiadał, że aktorzy, którzy grają coś, chcą bardzo dobrze zagrać, to najczęściej oszukują i to widać, a ci, którzy są, to my ich kupujemy. Mamy następny telefon. Dobry wieczór, pani Małgorzata. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Krzysztofie. Krzysiek z Gniezna z tej strony. Panie Krzysztofie, ja dzwonię w sumie w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa, po prostu chciałem panu podziękować. Chciałem podziękować za pana twórczość z Budką Suflera. Pamiętam doskonale ten Woodstock, rok 2014. Byłem na tym koncercie. Był to najlepszy koncert, na jakim kiedykolwiek byłem w swoim życiu. Nie wiem, czy zdarzy się drugi taki, który będę tak wspominać. Po prostu mega emocje. Pamiętam jeszcze wieczór przed, leżę sobie w namiocie i panowie trenowaliście, że tak powiem, przed tym głównym występem. To było coś niesamowitego. Naprawdę mega przeżycie. Bardzo za to dziękuję. No i był to ostatnia trasa koncertowa państwa, tak? Zgadza tak, się? Tak. To bardzo się tym bardziej cieszę, że mogłem w tym uczestniczyć. Druga sprawa, pani Małgorzato, ja dzwonię też w jednej sprawie. Ja chciałem panią bardzo przeprosić, a już tłumaczę za co. Nie wiem, czy pani kojarzy, na Instagramie napisałem pod jednym właśnie z postów tutaj pani odnośnie tego niech gadają, że chciałbym sporządzić petycję, żeby panią odsunąć od kanału spalić, sportowego. Tak, wiem. Wiem. I jest mi z tego tytułu, po tym co tutaj widzę, jakich gości pani zaprasza, na jakie emocje to nabrało, jest mi po prostu najzwyczajniej w świecie wstyd. Mam nadzieję, że pani mi wybaczy i jeszcze bardzo panią za to przepraszam. Oczywiście zawsze przyjmuję, zresztą tu nie ma co wybaczać. Też wiem, ile razy przerywałam i szczerze mówiąc, pierwszy raz w moim zawodowym życiu wzięłam pod uwagę to nieprzerywanie. Mi to ciężko przychodzi, bo mam inne po prostu emocje, ale wie pan, mega telefon, no z klasą. Z klasą i to też chyba to dzisiejsze spotkanie, chyba już wszyscy wiemy, że musimy na siebie patrzeć trochę inaczej, rozmawiać ze sobą inaczej i się szanować i będzie dobrze. I panie Krzysztofie, bo pan Krzysztof, tak?
Zgadza się. No, panie Krzysztofie, to jest w ogóle moje ulubione imię. Chciałam powiedzieć, że dwóch moich mężów miało na imię Krzysztof. Może pani mówić do mnie Krzysiek, będzie mi jeszcze bardziej miło. Dobra, Krzysiek, dzięki za taki telefon, zrobiłeś mi fajny dzień. I jeszcze chciałam jedno powiedzieć, że w tym kanale tutaj sportowym wszyscy mamy wolność wyboru i nie ma tak, że rozdzielamy gości z rozdzielnika, tylko każdy zaprasza swoich gości, a ci goście mówią tak albo nie, więc cieszę się, że mam takich wspaniałych gości. Dziękuję również, pozdrawiam. Życzymy sobie bardzo. Pozdrawiam. Jesteś popularny, czujesz, bo wiesz, bo ludzie mówią tak, tam popularność to nie, nie. Ty mówisz takie ładne, masz określenie popularność spokojna, że twoja popularność jest spokojna. Tak. Wiesz, ja nie często bardzo ubolewam nad spokojem tej mojej popularności, bo brakuje mi na przykład, że mnie młode kobiety rzucają się na szyję tak ze smutkiem. A nie masz zazdrosnej żony? Mam. No, ja też jestem zazdrosny o nią. Jesteśmy oboje o siebie zazdrośni. Ale wiesz co, całe szczęście, że rzadko jeżdżę publicznym transportem, bo zdarzyło mi się już, że mi kobieta ustąpiła miejsce. A to raz i ja już powiedziałem, no to więcej do autobusu. Że nie widzisz, niestety tak. I już powiedziałem, że więcej do autobusu nie wsiądę, niezależnie od sytuacji, bo to mnie bardzo, bardzo stresuje. Tak samo jak mnie stresuje, że młode kobiety pierwsze mi się kłaniają. Bardzo jest mi to przykro. No niestety, no to jestem dziadkiem i tyle. No tak, trzeba się do tego przyzwyczaić. Powiem tak, mamy następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mateusz Kielc z tej strony. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani Małgorzato, dobry wieczór mistrzu Krzysztofie. Dzwonię z takim prozaicznym dosyć może pytankiem. Jako początkujący muzyk chciałem się dowiedzieć, na czym tak naprawdę się skupić i czym się kierować w tym, żeby po prostu grać muzykę, która będzie porywała ludzi, która by, nie wiem, była taka... która byłaby po prostu muzyką, która się gdzieś przebije. Czy jest coś, na czym się trzeba konkretnie skupić, czy po prostu grać to, co człowiekowi, że tak powiem, odpowiada? Ja myślę, że na pewno panu nie odpowiem na to pytanie, bo nie ma odpowiedzi na to pytanie. Gdyby ktoś posiadł taką fenomenalną możliwość, że wiedziałby to, o co mnie pan zapytał, to by tworzył cały czas przeboje i tylko takie rzeczy by robił. Niestety to się nie dzieje. Popularne piosenki, które podobają się ludziom, powstają niezmiernie rzadko. I jeszcze na dobitkę przez przypadek. To nigdy nie ma tak, że człowiek siada i mówi tak, dzisiaj zrobię piosenkę, która będzie mega popularna i będą wszyscy tańczyć, śpiewać, będzie ten klocuszek. Tak, to tak się nie dzieje niestety. Niestety, bo gdyby tak było, to ci, którzy mieliby ten kamień filozoficzny, to by te klocuszki produkowali, wszyscy byliby zachwyceni. Tak nie ma. To się zdarza. Są wykonawcy, którym się to zdarza raz w czasie kariery. Nam zdarzyło się kilka razy. I należy dziękować opatrzności, że tak się stało. Nie potrafię panu odpowiedzieć, co należy zrobić. Myślę, że koniec pana wypowiedzi był chyba najmądrzejszy z tego wszystkiego, bo pan powiedział, że trzeba być sobą, trzeba robić tak. I mieć nadzieję, że publiczność to zrozumie, zaakceptuje i pokocha. I tylko nadzieja panu pozostaje. No i ta góra, cień wielkiej góry, wspinać się. Nie poddawać się. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Życzę miłego wieczoru i dziękujemy do widzenia. Bardzo. Mówi mi pan Adam Dołucha, że na czacie jest wiele pytań o hymn Łęcznej. Tak. O co chodzi, powiedz, bo nie wiem. No więc, kiedy Łęczna weszła do pierwszej ligi, a Łęczna to jest taka miejscowość niezbyt duża, 18 kilometrów od Lublina, gdzie są kopalnie węgla. Mhm.
No i tam kopalnie węgla spowodowało, że ten górnik węczna się dostał do tej pierwszej ligi. No, ale to była ogromna sensacja, bo w Lublinie zawsze z tą piłką nożną to było słabo. No i dostałem propozycję od władz klubu, że czy ja bym nie zaśpiewał hymnu klubu. No, ja nie jestem, przyznaję się, nie jestem jakimś fanatycznym kibicem piłki nożnej, no ale jako lokalny patriota nie mogłem odmówić i zaśpiewałem hymn. I mało tego, przez parę lat Górnikowi zupełnie dobrze się działo w tej pierwszej lidze. Potem mieli zawirowania i teraz znowu powrócili. Panie Adamie, ale tam na czacie piszą, że to dobrze czy to źle? Że dobrze. No to każdy kibic Bogu piłkarski lubi ten hymn. No to dobrze. No to może im się jeszcze... Ja liczę na to. No w końcu są w ekstraklasie. Wprawdzie troszkę im to nie idzie za poważnie, za grubo teraz, jak jakoś ogólnie przegrywają. Ale no dobrze, no kiedyś zaczną wygrywać. Krzysztofie, następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrowienia z Bielska-Białej. Proszę Państwa... Mam pytanie do pana Krzysztofa o inspirację na samym początku kariery, jeżeli chodzi o Budkę Suflera. Czy oni się czymś inspirowali, konkretnie jakąś muzyką zachodnią? No wie pan, jak się zaczyna zabawę w zespół, to w tym przypadku... Miałem niecałe 20 lat. U mnie w pokoju w domu odbywały się próby. I oczywiście, że tak. Myśmy kopiowali, teraz panu wszystko powiem. Próbowaliśmy grać muzykę Johna Mayela, Free, Hendrix także, Black Sabbath, Deep Purple. To były takie zespoły wtedy, które nas interesowały. Myśmy mieli wtedy gitarzystę improwizującego, Krzysio Brozi, też nieżyjący już, to był gość, który był pierwszym gitarzystą w Lublinie, który improwizował. To wtedy nie było w Polsce to częstym zjawiskiem. I to wszystko, to jest naturalna kolej. Trzeba się na czymś oprzeć, prawda? Trzeba się na czymś uczyć. Przecież myśmy byli tacy zawieszeni w próżni, nie znaliśmy niczego. Mało tego, ja nie będę panu mówił, co to jest historycznie przełom lat 60., 70. ubiegłego wieku. No, bo to nie jest czas na to, bym opowiadał o tym, jak to tam było wtedy pięknie. W każdym razie, generalnie to myśmy sobie... Tak, niech pan sobie wyobrazi taką sytuację, jak na czym polegała nasza niewiedza zupełna, no bo nie mieliśmy dostępu, no nie będę ukrywał, że nie było internetu, nie było niczego, no nie było, myśmy nie wiedzieli, co się w ogóle dzieje. I w 65 roku, jak Rolling Stonesi nagrali utwór Satisfaction, tam jest bardzo charakterystyczny ryf gitarowy, no ale to teraz wszyscy wiedzą, gitara na przesterze i tak dalej. Myśmy myśleli, że to gra saksofon, bo to tak brzmiało, a myśmy tak nie widzieli nigdy ich. Słuchaliśmy tego wszystkiego za pomocą Radia Luksemburg, które nadawało na średnich. To i tam też nie było jakość, łatwo złapać. A nie było łatwo i tam jakość była taka sama. Także to myśmy żyli w takich czasach. No ja tu w zasadzie nie mówię, że to jestem strasznie nieszczęśliwy z tego powodu. Jakoś udało mi się życie przeżyć w miarę sensownie i tyle. Ale te początki to naprawdę trudne, bo nie było dostępu do niczego. Proszę pana, pałek dla perkusisty nie można było kupić. No, nie mówiąc o samej perkusji i tak dalej, i tak dalej. To był taki
to był taki czas. Także dochodzenie do tego, ja dlatego mówiłem zawsze, że tak na dobrą sprawę, w związku z tym, że nie miałem do czynienia z żadnym profesjonalnym nauczycielem śpiewu, taki, który by mi powiedział, jak to, jakim sposobem, bo to nawet niewiele, ponieważ wtedy jedynymi nauczycielami byli profesorowie w szkołach muzycznych, którzy uczyli śpiewanie tak zwanego bel canto, czyli śpiewania muzyki klasycznej. Więc w związku z tym tacy zawodnicy jak ja, którzy chcieli śpiewać inaczej, to musieli to robić po prostu za pomocą prób i błędów. No nie było innego sposobu. I dlatego tak na dobrą sprawę zacząłem w miarę dawać sobie radę z tym śpiewaniem dopiero po prawie 20 latach od tego, bo to wszystko wtedy idzie bardzo wolno, bo to człowiek na własnych błędach i sukcesach patrzy, a tu tak nie, bo to niedobrze, a tutaj dobrze, no ale to wszystko trwa. No teraz na szczęście młodzi ludzie mają wszystko w zasięgu ręki, w internecie, w telewizji, w radio, wszystko, proszę bardzo, chcą zobaczyć, jak śpiewa jakiś tam wybitny piosenkarz, no proszę bardzo, mają koncerty, widać gitarzysta, perkusista. To jest, to jest inny świat. Mhm. Dlatego ja pytam, bo no, byłem fanem. Jestem tej starej budki suflera, jestem rocznik 71, jedną z pierwszych płyt, którą miałem, to był jakiś taki helikopter, który coś tam zrzucał i były tam standardy budki suflera, już stare, pierwsze, które ja dopiero co poznałem, się ten Cień Wielkiej Góry. I zastanawiam się, czy kogoś naśladowaliście? Czy chcieliście kogoś naśladować? Nie, tak. Znaczy tak jak panu mówię, myśmy grali wtedy, ucząc się w ogóle grać, różne rzeczy, ale generalnie myśmy wtedy byli takim zespołem blues rockowym, o takim charakterze. Graliśmy, staraliśmy się grać tego typu repertuar i z tego nurtu wyszliśmy wszyscy. I oczywiście to, co działo się dalej, to było konsekwencją różnych rzeczy, które powodują, że człowiek z takiego, z tak zwanego ruchu amatorskiego, gdzie ucząc się, zaczyna widzieć to, co sam chce robić, to, co on będzie robił. Więc to, tu ja wspominałem, że niestety ta droga ze względu na brak jakiejkolwiek literatury, jakiejkolwiek pomocy była długa i niepotrzebnie długa, bo mógłbym to samo umieć po paru latach, a nie po parunastu. Także... A być może moje pytanie jest naiwne. Dlaczego? Dlatego, że wychodzę z założenia, że wszyscy młodzi artyści jednak na początku kogoś tam tak. naśladują. Zgadza się. Czy pan wspomniał takie nazwiska jak John Mayer, Free? Tak. Czy czerpaliście jakieś riffy, jakieś dźwięki, brzmienia? Nie, ja mówię o kuchni. To inaczej panu powiem. Na pewno gdzieś się coś zawieruszyło, ale mimo wszystko, jeżeli się robi coś swojego, coś oryginalnego, to po pierwsze, nawet jeżeli ma się wątpliwości, to człowiek sprawdza to, czy to przypadkiem nie na pewno nie jest do czegoś podobne. Chyba no dźwięków jest jednak dosyć ograniczona ilość i bardzo często zdarzają się sytuacje takie, że niekoniecznie plagiat, ale są rzeczy, które są podobne. I to często nie jest wina tych młodych twórców, tylko tak się zdarza. No jest, tak jak mówię, ilość dźwięków na klawiaturze jest ograniczona. No dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. No tak pytam, dlatego że sam się troszeczkę twórczością zajmuję, a zupełnie inny kierunek, bardziej malarstwo. I po prostu tak. No to powodzenia w tym malowaniu. Dziękuję. No to dziękuję i życzę miłego wieczoru państwu. Dziękuję. Ale powiedz mi, bo to pytanie tak sobie pomyślałam. Mhm. A był taki moment, że sobie tam gracie, i w pewnym momencie patrzycie na siebie i mówicie: mamy,
jesteśmy już budką suflera. Nie. To jest to brzmienie, to jest to nasze już teraz. Nie ma takiego momentu, nie ma takiej chwili. To jest, to wszystko po prostu odbywa się bezwiednie. Czyli najlepszym przykładem jest płyta Nic nie boli tak jak życie, gdzie jest zawarta piosenka Takie tango. No, absolutnie mega przebój. Mógłby być światowy, nie? Gdybyście gdzie indziej. Zaraz ci opowiem, bo były takie pomysły, ale nie o tym chciałem. I na tej płycie jest to brzydliwie, jest wytłuszczony inna piosenka, że ta płyta zabiera piosenkę jeden raz, która w naszym przekonaniu miała być lokomotywą płyty. Nie była. Okazało się, że jest co innego. Więc tutaj to wracamy do tego, o czym wspominałem wcześniej, że gdyby człowiek miał jakiś taki kamień filozoficzny i możliwość nagrywania i tworzenia wielkich przebojów, to wszyscy to robili, ale czegoś takiego ale nie ma. Ale czy w budce suflera była demokracja? To znaczy, tak jak mówiłeś, że tu byłeś niezadowolony z tekstu, tak? Jaki moment? Już wszyscy wiedzieli, że ta robota została zrobiona i każdy mówi... Jest. Znaczy, powiem tak, myśmy do pewnego momentu byli zespołem i to odbywało się wszystko. Paradoksalnie piosenka Takie tango spowodowało z jednej strony ogromny sukces. Ogromny sukces. I komercyjny, i prawda, wizerunkowy. Staliśmy ale też społeczny, się, słuchaj, bo tak, to weszło właśnie mówię, do życia. Staliśmy się znani nie tylko wśród słuchaczy muzyki rockowej, ale także ogólnie od dzieci do starców. No a że do tanga trzeba tak, dwojga, no, to już to jest, po prostu szlak w orbie. Tak, no ale tutaj. I z jednej strony to się tak, a z drugiej strony to był początek końca, ponieważ... ponieważ wszystkie dalsze próby były tak powiem, naznaczone tą piosenką. I to było nieszczęście, paradoksalnie nieszczęście, bo Romek chciał zrobić kolejne tango, 2, 3, 5. To się nigdy nie stało. To się już nigdy nie stało. I to jest, to pokazuje też, że jakie to wszystko, w ogóle życie i wszystko jest przewrotne strasznie. Coś, co spowodowało ogromny sukces. A tamto jak to leciało ten pierwszy raz, co to było? Mówisz, że ta piosenka, która jeden miała... raz, to była piosenka. No nam się wydawało, że to ta piosenka pociągnie płytę. Nie. Tobie też się tak wydawało? Chyba tak. A my następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Pani Małgorzato, Panie Krzysztofie. Kłaniam się, dzień dobry. Dzwoni Łukasz z Rzeszowa. Jestem fanem budki suflera. Od lat takich nastoletnich, kiedy poznawałem muzykę rockową. Chciałbym spytać o płytę Cisza z 93 roku. To jest moja ulubiona płyta, no wtedy też się urodziłem. I chciałbym spytać jakieś ciekawe opowieści odnośnie tej płyty, która no jest bardzo, chyba jest taka najbardziej rockowa z tych wszystkich budki suflera. I z czego to wynikało? Czy być może z obecności pana Marka Radulego w składzie? No to i tym pytaniem zakończę i tylko powiem, że jestem szczęśliwym tatą od 2 dni. O, dziecka. I mam nadzieję, że również przekażę tą pasję do tej muzyki rockowej i do takich zespołów jak budka suflera. Dziękuję, pozdrawiam i do widzenia. Proszę pana, no więc pan jest młodym. No i są młodzi. Słuchaczem. Powiem panu tak. Płyta Cisza rzeczywiście jest wyjątkowa z powodu następującego. Myśmy wcześniej, przed nagraniem tej płyty, byli 1,5 roku w Stanach. Byliśmy bez przerwy. Tak się ułożyło. Wtedy nie było w Polsce, to był okres transformacji, nie było pracy, pojechali, mieliśmy tam możliwość grania i zarabiania pieniędzy. Siedzieliśmy 1,5 roku tam. I na tej płycie słychać, że myśmy zmienili otoczenie. Bo nagle człowiek jest bombardowany
w radio codziennie innym. Czymś zupełnie innym. Dla mnie to, że mimo tego, że ja byłem, myśmy byli wszyscy bombardowani w okresie, kiedy wzrastaliśmy cichą wodą i czy taka piosenka była, cicha woda, brzegi rwie i tak dalej, i tak dalej. Tego typu repertuarem i Gniatkowski śpiewał La Comparsita. Także to, że myśmy mimo tego totalnie innego kulturowo backgroundu, jakiego w ogóle zaczęli grać muzykę rockową, to jest dla mnie do dzisiaj niezrozumiałe. No bo skąd, prawda? A to te półtora roku, które wtedy spędziliśmy w Stanach, tak jak mówimy, w radio, w sklepie, wszędzie, taksówce, byliśmy bombardowani zupełnie inną muzyką. Przecież muzyka tak zwana ludowa Stanów Zjednoczonych, czyli muzyka country, to jest połączenie muzyki irlandzkiej z bluesem. No więc to jest najlepszy zestaw, jaki można sobie wyobrazić, bo muzyka irlandzka jest bardzo ciekawa i pod względem rytmicznym, pod względem melodycznym. O bluesie w ogóle nie rozmawiamy, bo to jest oczywiste. I oni stworzyli taki konglomerat, którym wszystkich tych swoich obywateli od małego do starego bombardują od rana do nocy. No to jak oni mają oglądać muzykę w całości. Nieważne, czy to będzie jazz, rock, czy jaka. No niestety oni mają background kompletnie inny. Ja mam cichą wodę, a oni mają co innego. I tutaj to, że siedzieliśmy tam półtora roku, spowodowało, że nagraliśmy inną płytę niż zawsze. I tyle. No popatrz, i dzisiaj jest już mały człowieczek na świecie, ma 2 lata i dwa dni i co go czeka? Ojej. Będzie słuchał Dudki Suflera. Nie, to ja mu współczuję. Mam nadzieję, że on zaprotestuje, młody człowiek. Wątpię. Przy takim tatusiu już wiem, że nie. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Andrzej z tej strony, z Zamościa. Witam Pani Małgorzato. Dobry witam wieczór. Pani Krzysztofie. Kłaniam się. Także wschodnia strona się kłania, Zamość. No i to no, jest Pan legendą, nie? Takie cała budka. Także ja jestem rocznik 2006, a no, byłem na tych koncertach wiele razy, czy w Lublinie, czy w Berkowicach, czy w innych miejscach. Także wielki szacun za całą twórczość. I takie pytanie, mam może kilka takich zdań do powiedzenia, to powiem kilka, a potem się przysłuchuję, jeśli tak można by było. Pierwsze, czy można liczyć na jakiś powrót albo jakiś, powiedzmy, jeden duży koncert, tak jak można na YouTubie sobie obejrzeć z 95 roku trasa Giganci Rocka. Chyba pan tam śpiewał z panem Markowskim. Tam Eskę pan śpiewał w dobrym nastroju. Także no, czy można liczyć na takie koncerty typu Budka, Perfect, Lady Punk, żeby zrobić jeden taki festiwal czy coś takiego? Wie pan, no niestety muszę pana jakoś zmartwić, ponieważ tak, Perfektu już też nie ma, też rozwiązali się. Lady Punk jeszcze istnieje, bo oni są młodsi. Z Budki Suflera zostałem tylko ja i perkusista, resztę kolegów zeszła z tego świata. Będzie ciężko skład skompletować. Także obawiam się, że pewnie się to nie uda. Ale, no to właśnie, ale wie pan, no my jesteśmy, rozmawialiśmy właśnie z Małgosią przed programem, że nie ma tygodnia, żeby ktoś nie odszedł z moich kolegów. 10 dni temu Witek Paszt umarł. 3 dni temu umarł Gary Brooker, z którym śpiewałem w Opolu. Fantastyczny wokalista. No niestety. No, rok temu Krzysiu Krawczyk. Tak. To jest biologia, my tego nie przeskoczymy. Nawet gdybyśmy chcieli coś takiego wykonać, o czym pan mówi, to już nie bardzo jest z kim.
przykre. I to chyba też jest tak, że też to powiedział Linda parę tygodni temu, że jak jesteś raz mistrzem, to zostajesz nim na zawsze, więc warto sobie wziąć tą płytę, odpalić, posłuchać na full w samochodzie, czy tam gdzie, i wiedzieć, że jest to najlepsza wersja z możliwych, prawda? Najsilniejsza. Ma pan jeszcze jakieś pytanie? No mam całe mnóstwo. No nie, całe mnóstwo to nie, ale... Zwłaszcza, że pan Krzysztof po chorobie, więc... No to właśnie w nawiązaniu do tego pierwszego pytania. Czy nie uważa pan, że teraz to jest takie rozwadnianie troszeczkę legendy? No śpiewa pan Kawalec, no jednak Budka to był, jak pan wspomniał, w Lodku w Lublinie, pan i pan Romy. W 1909, a nie pan Kawalec, to Artur bardziej. No, niestety, prawda, no, nie wracamy do tego, ja nie będę tego komentował, bo już... Powiedziałem raz, co mam do powiedzenia na ten temat i pozostaję przy tym. Tak to się ma. Jeżeli został reaktywowany, dobra nazwa, reaktywowany zespół Manam, to o czym my mówimy? No, są trzy zespoły Breakout, dwa zespoły Demono, dwa zespoły Kombi i tak dalej. I była dalej, jedna dalej. Kora. Tak. I była jedna i kora. Jeden Marek Jackowski. Tak, i jeden Marek. No, tak? I to jest... To... Tak, nie bo rozmawiam. Nie usłyszeliśmy? Nie sposób jeszcze nie dopytać o ten pana mocarny wokal. Tak jak pan się wyraził, nie uczył pan się u profesorów od śpiewu, tylko metodą prób i błędów. Szczęściarz. Szczęściarz. Jaka po prostu... To jest po prostu genetycznie pan dostał taki dynamizm. Nie, no, powiem panu, że nad tym się nigdy nie zastanawiałem. No tak się jakoś poukładało. No i tak jest. No to co mam panu powiedzieć? A ty kiedyś nie powiedziałeś o swoim głosie, że to jest taki głos, to jest naturalne brzmienie? To się jakoś tak nazywa? Nie. Ja mówię, ja pamiętam o czym myśmy rozmawiali. Są głosy, które mają naturalne brzmienie. I to w muzyce klasycznej także, w muzyce rockowej także, w każdej. Są naturalnie brzmiące. Na przykład w operowym śpiewaniu takim naturalnie brzmiącym głos miał Pavarotti. Jak on na przykład śpiewał z Placido Domingo i z Carrerasem, no to oni wypadali to koło niego jakoś tak. Wszyscy czekali bieda, na Pavarottiego. No bo oni mieli świetnie wyszkolone głosy, śpiewali wszystko, co trzeba, a on miał... Jak się odezwał, to miał tak zwany brylant w głosie. No tak to bywa. No jedni mają, a inni nie. No widzisz, talent szczęścia. No, i cholera wie. Los, no. Wiesz, przypomniałam sobie teraz taką anegdotę. Miała miejsce w Krakowie. Umówiłam się ze swoimi przyjaciółmi, Niemcami, w kawiarni przy Empiku na rynku. Aha. I w tym Empiku zawsze grano bardzo głośno muzykę, polskie płyty. I ja przychodzę i oni mówią, słuchaj, kupiliśmy ci płytę. Ja mówię, jak? No popatrz, tutaj Budka, Suflera, polecieliśmy, zapytaliśmy, co to jest. Wiesz, to jest a propos tego, że wyście byli w tych Stanach za późno, prawda? Bo gdybyście, no to tak to w życiu jest. Tak to bywa, tak? Że... Nigdy nie zapomnę, wiesz, jak nagrywaliśmy w 2004 roku w Santa Monica w Kalifornii. Brzmi dobrze. Dwie piosenki na polską płytę, ale nagraliśmy po angielsku. Nomen omen teksty pisał Jonathan Carroll, taki znany pisarz amerykański. Mhm. A i w Polsce się w ogóle nie zainteresował tym, no bo każdy no skąd go to obchodziło? Grał Steve Lukather na gitarze, Marcus Miller i Jonathan Carroll napisał teksty. Nikogo to specjalnie nie interesowało. Ale on jest popularnym pisarzem w Polsce. Tak, ale w Polsce jakoś tego nikt nie obchodził. Ani to nieistotne. I Greg Fillinghaines, który był wtedy naszym producentem, on wtedy grał na Hammondzie w zespole Toto. I on po nagraniach tego kiedyś siedzimy, a on do mnie pyta tak, mówi, słuchaj, a czegoście nie przyjechali 25 lat temu? No bo on był akurat rówieśnik, także wie. No i co ja miałem opowiedzieć? Miał rację, oczywiście myśmy powinni tam być 25 lat. Tak, Krzysztof, wcześniej. Ale ile takich życiorysów się tak właśnie zakończyło? Ale dlatego nie ubolewam nad własnym losem, bo tak jak słusznie mówisz, takich życiorysów jest wiele. Mamy następny telefon.
Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Małgorzato. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Szymon z Kalisza. Ja może tak w nawiązaniu do tego wielkiego świata Stanów Zjednoczonych Ameryki pytam, z kim by pan Krzysztof chciał wystąpić w duecie? Powiedzmy, że mamy świat żywych i martwych dostępny. Może pan wybierać. No właśnie. To jest pierwsze pytanie muzyczne, a mam jeszcze drugie, ale to poczekam aż... No więc wie pan, tutaj dobrze, że pan ten drugi element włączył, że to, bo proszę pana, moim zawsze marzeniem było zaśpiewanie z Aretą Franklin. I respekt. Bez znaczenia. Wspaniała. Bez znaczenia. Piosenka nową. I powiem panu, że był taki moment i była taka szansa, ale niestety pani Aretha Franklin się zabrała z tego świata i była szansa. Może by to się odbyło, może nie. W każdym razie szansa była, ale niestety poszła do... A Ozzy Osbourne? Wie pan, do tego nawiązuje. Ja wiem. Wie pan, ja oczywiście Black Sabbath bardzo, ale Ozzy Osbourne to nie jest tak... Realnie rzecz biorąc, to nie jest wielki wokalista. To jest charyzmatyczny gość, który zresztą polecam panu, jeżeli pan lubi Ozzy Osbourne'a, to polecam panu jego biografię. To jest najlepsza biografia, jaką czytałem kogokolwiek. Jest absolutnie genialna. Musiał nająć dobrego pisarza, żeby to napisać. Jest fenomenalnie napisana. Jego stosunek do samego siebie, no w ogóle fantastyczne. Wyczytałem tych biografii wiele. Największą dla mnie takim zaskoczeniem in minus i taką, to była biografia Keitha Richardsa. Myślałem, że w związku z tym, że była, że to cegła 1200 stron. Ale fantastyczny o nim dokument na Netflixie. Tak, świetny. Ale biografia jest nie do przejścia. Ja dociągnąłem do 50 strony i to odłożyłem na zawsze. 500? Nie, myślę, to jest 1100, no bo potworna cegła. Wydawałoby się, że tak człowiek barwny i pełen, no to biografia musi być cudowna. Okazało się, że nie była. A Ozzy Osbourne polecam, jeszcze druga taka jest książka, Doktor Oz. I to obie, no genialne, naprawdę. Wszystkie. Dobrze, a druga kwestia nieco... Już tutaj bardziej rozrywkowa, nie ukrywam. Mam znajomego barmana, którego udało mi się zafascynować pana muzyką. Byliśmy na koncercie w klubie Hybrydy w Warszawie i mamy taki pomysł, chęć ogromną, żeby zaprosić pana na degustację wody. Zawartość procentowa tutaj już jest do ustalenia. Może jak przyjdą spokojniejsze czasy, prawda? No, myślę, o, to tak, tak, na świętowanie. Myślę, czyli... Wie pan, jeszcze niestety już nie pijam tyle, ile bym chciał, i to, ale jeszcze jakoś coś tam. Także myślę, że damy radę, tyle, że musimy trochę przeczekać to szaleństwo, które to nas wszystko, otacza. To wszystko, co jest, tak, i jak będą lepsze czasy, to zna pan tutaj adres, proszę wysłać zaproszenie, przekażemy panu Krzysztofowi i damy zobaczymy, radę. co się będzie działo. Jeszcze pan. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Miałam taką obawę przed dzisiejszym spotkaniem, wiesz? Ale jeszcze może zanim to powiem, to jeszcze taka jedna rzecz. Powiedz mi, bo tam mówienie, że ty jesteś legendą, to wiesz. Tak, to brednie. Nie, to nie są brednie. To jest coś innego. Nie, bo słuchaj, my bez mistrzów, to ani nas nie było, ani nas nie ma, ani nas nie będzie. I im prędzej to zrozumiemy, tym będziemy silniejsi tych mistrzów upadkami, wzlotami, wspaniałymi rzeczami, które wiesz, jakoś tam trzymają w pionie. Pozwalają nam przejść przez różne złe rzeczy. I powiem ci, że... i chciałabym wiedzieć, powiedz mi, tak jak, bo ta budka to jest zamknięta. Zastąpianie ciebie kimś, wydaje mi się, po prostu... wiesz, jest taki, co roku robią takie wybory, kto podobny jest do Presleya. To mniej więcej tak dla mnie. I przyjeżdża parę tysięcy ludzi i ktoś tam wygrywa, prawda? I może jest nawet podobny. Natomiast chciałam cię, Krzysztof, zapytać, i żebyś odpowiedział tak spontanicznie na te
Ile wyście grali? 40 lat? 40 lat tak. grania. Gdyby ktoś cię zapytał, nie znacie, panie Cugowski, a proszę powiedzieć, taki jeden moment, kiedy takie było artystyczne, przyjacielskie, taki wspaniały moment, który zapamiętasz z tej budki na zawsze, że to, tego ci nikt nie odbierze. Myślę, że pierwsza płyta, która wyszła do sklepów, myśmy jej jeszcze nie mieli. Byliśmy wtedy w Sopocie na festiwalu i dowiedzieliśmy się, że ta płyta jest w sklepach. I pobiegliśmy do tego sklepu bardzo wcześnie. Już jej nie było, nawet znaku po niej nie było. Potem się okazało, że ludzie stali przez całą noc, żeby w momencie, kiedy otworzą sklepy, to kupić tę płytę. Płyta została wydana w 60 tysiącach egzemplarzy i nigdy nie została wznowiona. I to, że ona właściwie znikła, w bardzo śmieszny sposób wszedłem w posiadanie tej płyty dosyć niedawno. Zamieniłem tę płytę na Hard Day's Night Beatlesów z takim człowiekiem, zbieraczem który... Zbieraczem jakimś, tak, kolekcjonerem. I on miał tę płytę niegraną. Także mam pierwszą płytę niegraną na żadnym adapterze, a nie mówiąc o tym, o latach 70. to adaptery były bardzo egzotyczne i tam po paru przegraniach to już tej płyty prawie nie było. Także to myśmy wtedy zobaczyli, że jesteśmy, że zrobiliśmy coś poważnego. No jeżeli tyle ludzi nie śpi po nocach i stoi w kolejce, żeby tę płytę kupić, to znaczy, że to musi być coś dobrego. To wiesz, to tak jak ta marynara Rolling Stone przy Rolling Stone. No, mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Krzysztofie, dobry wieczór. Kłaniam się, dzień dobry, panie. Dobry wieczór. Jestem pana wielkim fanem w ogóle zespołu Budki Suflera. Chciałbym zadać pytanie. Proszę bardzo. Chciałem się dowiedzieć od pana, jak pan patrzy teraz na muzykę, na kogo by pan z młodego pokolenia dzisiaj słucha, jakiej muzyki w ogóle, czy a jeszcze jedno takie pytanie, stary zespół, który pan kiedyś słuchał, czy dalej pan słucha tych zespołów, muzyków? Jak to się ma do dzisiejszych czasów? Proszę pana, częściowo tak. Właściwie jestem taki troszkę niereformowalny. Zawsze od najmłodszych lat słuchałem muzyki soulowej i rytm and bluesowej, ale proszę nie porównywać, bo w tej chwili jest coś takiego jak R&B, czyli właściwie rytm and blues, ale to z tym rytm and bluesem, o jakim ja mówię, nie ma nic kompletnie wspólnego. Słucham tego do dzisiaj, tyle tylko, że widzi pan, problem polega na tym, że już mi nie staje wykonawców i oni coraz bardziej odchodzą do lepszego świata, a młodych jest, rzeczy w Stanach to się odbywa wszystko, u nas nie ma. U nas w ogóle tego typu muzyka nie jest specjalnie preferowana przez słuchaczy. Ostatnio, tak jak tu wspominałem, zacząłem słuchać jazzu i funky. Właściwie to w momencie, kiedy byłem na koncercie Miles Davisa, to mnie muzyka funkowa zaczęła interesować bardzo, bo tam sekcja była bardzo funkowa i tak dalej. Zmienia, moje gusta muzyczne się zmieniają, jak im... No widzisz, jesteś młody, no bo ciągle ci się gusta zmieniają. Im bardziej starzeje się, to się zmienia. Ja się obawiam jeszcze, jak chwilę pożyję, to się obawiam, co ja będę słuchał jeszcze. Bardzo dziwne rzeczy mogą się zdarzyć. Na razie jestem na etapie właśnie jazzu i muzyki country. I to nigdy nie słuchałem. A teraz słucham i właściwie nic innego nie słucham. I w tej muzyce country, ze względu na to, że to jest w sumie wiodący gatunek muzyki w Ameryce, z
są tam włożone poważne pieniądze w nagrania, bo to wie pan, to jest tak, że w tej chwili wszyscy nagrywają w większości w domach na laptopie i to z tego wychodzą takie potworności, jakie można usłyszeć w większości w radio. One niby nawet pięknie grają dynamicznie, a to jest po prostu plastik lejący się z tego. Tam, w tej muzyce, tej country, ze względu na to, że to jest po pierwsze Ameryka, po drugie to jest bardzo popularny gatunek muzyki, jest dużo pieniędzy. Tam się nagrywa normalnie w studio po Bożemu, tak jak trzeba. Te nagrania technicznie są genialne. Ja po prostu nie mogę uwierzyć, że muzyka country się tak zmieniła. Ja pamiętam muzykę country, której nie chciałem słuchać, bo w ogóle bluegrassu nigdy nie lubiłem i nie lubię. Ale jest taki rodzaj właśnie country rock, blues country rock, to naprawdę nagrania są na takim poziomie technicznym, że ja już nie mówię oczywiście o wykonaniu, bo tam potrafią grać, śpiewać i nagrywać, okazuje się. A powiedz, tak, ma pan jeszcze jakieś pytanie? Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, kłaniam się. A ten pierwszy utwór, który ty sprzedałeś, co to było, George? Tak, Blues George'a Maxwella, tak. To minęło teraz. A B.B. King, to nie? Nie. Znaczy, ale nie, ale ty nie lubisz? Nie lubię, lubię. Mhm. Nie, no ja bardzo wiele. Ja w ogóle generalnie z tego całego takiego ogólnie bluesowego zestawu wszystko lubię. Znaczy są. Przepraszam, są pytanie, przepraszam, muszę zadać. A? Ile jeszcze chcesz odebrać telefonów? Bo już słyszę twoje gardło trochę. Nie, no co? No tam to... jak. Jeszcze daję radę, jak przestanę mówić. Panie Adamie, niech pan zdecyduje, okej? Okay? Dobra, no to wracamy do. Przepraszam, że ci przerwałem. O czym to myślałeś? Mówiliśmy o tym utworze, który nagrałeś. Już. To rzeczywiście, ja się do niego przymierzałem, nagrywałem tą płytę taką od pierwszego do ostatniego utworu, żeby to jakoś zamknąć, więc musiałem ten utwór nagrać. Miałem taką tremę, myślę sobie tak, bo przecież jak się słucha oryginału, to nie umiałem śpiewać, wszystko to się nie nadawało do niczego. No więc teraz tak, mam to po 50 latach zrobić na nowo, więc bo nie można tak, że ja teraz muszę umieć śpiewać, bo nie miałem innego wyjścia. I rzeczywiście do tego utworu się tak dosyć przygotowywałem i nie ukrywam, że to jest najbardziej ulubiona piosenka z tej płyty, którą... A co w niej takiego jest? A nie wiem, że wtedy nic. Była taka ciekawa dla ciebie, nie, a teraz... wtedy ona była po prostu schrzaniona pod każdym... Bo nie umiałem, no a teraz po 50 latach trochę więcej umiem. A słuchaj, a ty lubisz muzykale? Nie. Mhm. Nie. Nie znaczy, że ja wiesz... Inaczej powiem, może dlatego, że nie tańczę i nie lubię tańczyć, to rzeczy, które są związane z tańcem, to mnie jakoś nie... Ale byłem kiedyś na jednym musicalu, podobało mi się bardzo, a na drugim byłem u syna w szkole. Oni wystawiali taki musical z piosenkami Elvisa Presleya. Bardzo mi się podobało, ale więcej bym nie poszedł. No chyba, że syn będzie znowu występował. Następny telefon. Odbieram jeszcze trzy telefony. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo? Tak, słyszymy pana. Tak, słyszymy pana. Czy pani Małgosia, mnie słyszy, pan Krzysztof? Tak. Panie Krzysztofie. Ja jestem lubelakiem od urodzenia i nie zapomnę, jak pana zobaczyłem kiedyś na ulicy Wallenroda, jak pan zmierzał do klubu na ulicy Rzeckiego. W takich klapach jak normalny lubelak na tym osiedlu. To był rok około 0099, zaraz przed wydaniem płyty Bal Wszystkich Świętych. Aha. Ja mam takie pytanie do pana. Czy pan wtedy, przemierzając w tych klapkach, czuł, że to osiągnie taki wielki sukces? Bo ja do tej pory mam to wrażenie, jak pan w tych klapkach, pewnie od syna z Grażyny, gdzie mieszkał syn, albo może pan tam mieszkanie miał. Nie, pan tam mieszkanie miał, tylko że pewnie synów odwiedził, prawda? I ja mówię tak, po latach, bo ja już żyję 20 lat później. Jak ten pan Krzysztof się wtedy czuł? Że szedł w klapkach?
Proszę pana, czułem się tak samo jak dzisiaj, wie pan, ja bym... Ale masz bardzo fajne buty, których nie widać. A, tak, tak, to jest taka firma, którą używam, bardzo dobra. To jest, świetna. To są świetne buty. Ciemnobrązowe, zamszowe. Powiem panu, że absolutnie nie miałem bladego pojęcia, że to się tak odbędzie. Ja tutaj rozmawialiśmy, że gdyby człowiek wiedział, że miał jakiś pomysł na to i patent na to, żeby takie piosenki robić, to czy niezależnie, czy to lubimy, czy nie, to byśmy robili, bo to jest, my jesteśmy dla ludzi. Jeżeli ludziom się podoba, no to tak ma być. Ja mam do ubioru ogólnie taki dosyć beztroski stosunek, także jak byłem w klapkach. No. Ale zrobiło na panu wrażenie, widzisz, zapamiętał do dziś. No proszę. No więc ja miałem lepsze pomysły jeszcze jak chodziłem do liceum, do Staszyca, to potrafiłem pójść po alpagę w piżamie. Niedaleko miałem na Grażyny sklep. Chodziłem w piżamie. No fajnie się tam prowadziliście. Owszem, nie, no dobrze było. Także, wie pan, ja tak zawsze się zastanawiałem, że życie człowiekowi płata takie figle niesamowite i tak to wszystko w ogóle odbywa się nie tak, jakby człowiek sobie to wymarzył i zaplanował. No ale to chyba prawidłowo. Moja mama zawsze chciała, żebym był pianistą, bo w 56 roku był ten Chopinowski konkurs i tam wygrał Harasiewicz, taki wtedy bardzo przystojny. Moja mama się zakochała platonicznie oczywiście w nim, no i koniecznie chciała, żebym ja też grał tak pięknie na fortepianie. No, poszedłem do tej szkoły muzycznej, ale na tym fortepianie grać niekoniecznie chciałem, bo poza tym wydawało mi się, że to jest tyle pięknych rzeczy na świecie niż walenie w klawiaturę i chyba miałem rację, że tak jest. Bo potem mama chciała, żebym był prawnikiem, bo mama zawsze uważała, że... Nie wiem, ja pamiętam, miałem już 50 lat i mama miała ponad 90 i mówiła mi zawsze, bo synku, byś skończył to prawo. Ja mówię, mama, powiedz mi, do czego ono mi może być potrzebne? Ona mówi, ja wiem, a może się przyda. Ja mówię, mamo, no, kochana pewnie mama. Się tak, pewnie się nie przyda. Ale mama była bardzo, bardzo zainteresowana takim, żebym miał jakieś takie klasyczne wykształcenie, czego niestety nie doczekała. A podobały się jej twoje piosenki? No więc była naprawdę chyba z rok przed śmiercią, była w Kongresowej na jakimś koncercie moim i jak wracaliśmy, to moja mama była szczerze zdziwiona i mówi tak, ja nie wiedziałam, że tyle ludzi przychodzi na was. Moja mama była, mój ojciec to byli ludzie o dwa pokolenia starsi ode mnie, więc dla nich tego typu działalność, jaką ja według nich, to były jakieś deski, tam ludzie sobie tańczyli, myśmy tam trąbka, pompka, organy, no i to tak się miało odbywać. Jak zobaczyła, że to jest parę tysięcy, gdzie była wstrząśnięta. Była wstrząśnięta. Ja nigdy nie myślałam, że na was tyle ludzi przychodzi. Ale było ci miło, co? Nie, no tak. No. To jest taki bonus życia. Tak. Dzieci rodziców, którzy są szczęśliwi i dumni. Ale oni tak do końca nie bardzo kojarzyli, jak to się odbywa naprawdę. Że oni na przykład mówili o aktorach per komediant. No. To w tamtych czasach to te zawody właśnie... To... A już mieć romans z komediantką to dramat. No tak, to prawda, była, to prawda. I tak jak mówię, że dla nich to takie zawody takie no niepoważne. Lotne zupełnie, takie, tak. Etat też. Etaty. Mamy następny telefon. Lekarz, prawnik, prawda, to są inżynier. Ksiądz. Ksiądz też, oczywiście. Ale tu mnie nie próbowali. Nie próbowali. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszymy, prosimy o pytanie. Maciej z Torunia. Dobry wieczór. Szanowny panie Krzysztofie, czy ja dobrze słyszałem, że autobiografia Keitha Richardsa liczy 1200 stron? Nie wiem. 1000? Ja powiedziałam, że 500, a pan chyba zażartował, że 1000. A co? Richardsa. Tak, nie, ta książka ma z 1000 stron, to jest potworna cegła, ta biografia Richardsa. Potworna cegła.
Jeżeli, to będę musiał, jeżeli pan... przepraszam, to będę musiał zadzwonić do wydawcy, bo ja mam tą książkę w ręku i patrzę, że jest w zaokrągleniu 570 stron. No, to tak jak tysiąc. To na pewno nie ta. Bo ja tę książkę miałem lat temu z 8 i to była potężna cegła. Możliwe, że wyszła jakaś następna. Wie pan, Hendriksa na przykład biografii, to ja miałem w ręku chyba ze 6. Jedna gorsza od drugiej. Ale co, chce pan tą grubszą przeczytać? Wydaje mi się, że rozmawiamy o jednej i tej samej. Nie. Umówmy się, że... Że jest granica gruba. Błędu wynosi 600 stron. Dobra, umówmy się, że jest dobrze. Gruba. Czy jeszcze jakieś Teraz pytanie. Tak. Panie Krzysztofie, zadaję pytanie, bo się rozłączam, nie trzymam linii. Czy Grisza Łaguta powinien występować w Polskiej Lidze? Pozdrawiam bardzo. A Motor Lublin, tak? To znaczy Artiom Łaguta ma obywatelstwo polskie i jasne, że powinien. Nie ma o czym gadać. To on jest, jak ktoś ma obywatelstwo polskie, to jest Polakiem. Natomiast co do innych, to ja nie wiem, ale nie wydaje mi się. Pomimo tego, że akurat to piłuje własną gałąź, bo w motorze jeździ brat tego Łaguty. Ale mogę panu powiedzieć jedną rzecz, ponieważ oni są w sumie Łotyszami, to myślę, że to się wszystko da zrobić. Zresztą wie pan, to jest w Estonii i na Łotwie połowa populacji to są Rosjanie. Także tu nie będzie problemu, żeby to jakoś obejść. Ale tak z powodów ludzkich nie powinien. Mamy telefon, zaraz się połączymy, ale wiesz, coś takiego z mojego wieloletniego doświadczenia w rozmowach z ludźmi, którzy bardzo dużo w życiu osiągnęli, zawsze najciekawsze były te momenty, które je tak uczłowieczały. To, co pan powiedział o klapkach, to jak ty na przykład mówisz o tym, że jak byłeś młodym człowiekiem, to mieszkaliście raczej w ciężkich warunkach, tak? Że Sławojka, że to było takie dosyć proste i tego nie ukrywasz. I chciałam powiedzieć o tych dwóch wielkich geniuszach też głosu, czyli Tom Jones, który nie ukrywał tego, że jak rozwalił pierwsze Porsche, to przyjechała mama, wzięła ścierkę, rąbnęła go tą ścierką w głowie i powiedziała, co ty sobie, bo on po pijaku, co ty sobie wyobrażasz. Natomiast chyba górnikiem był nawet na początku. Znaczy tak, ale jak miał 8 lat, to ojciec go stawiał już w pubie i on uwielbiał śpiewać dla tych wszystkich pijanych Walijczyków. A z kolei zapamiętałam na całe życie tą ostatnią rozmowę z Joe Cockerem, który tak naprawdę pokazał swoją ludzką twarz, kiedy zaczął mówić o swoich Goldenach, o tym, że się właściwie nie ubiera, ale że największą pasją jego życia oprócz muzyki jest hodowanie zielonych pomidorów. I wiesz, i zobaczyłam człowieka. I jeszcze jest taka ciekawa historia. Tam, gdzie on zamieszkał, nikt nie wiedział, że to jest Joe Cocker. I pewnego dnia żona, nikt go nie poznał, wiesz? Powiesili taki plakat, że będzie śpiewał tutaj i przyszło po chwili 5000 ludzi i nagle wiedzieli, że mają takiego, nie wiem, czy był w klapkach. Mamy ostatni telefon. Okay. Dobry wieczór. Witam serdecznie, Mateusz Zmurucina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym bardzo podziękować pani Małgorzacie, a przede wszystkim panu Krzysztofowi za to, że w sumie moja mama pokazała mi całą prawdę o muzyce w Polsce. Dlatego też chciałbym panu Krzysztofowi podziękować za to wszystko, czego się nauczyłem od mamy. A przede wszystkim za bal wszystkich świętych, bo jako dziecko 9-letnie pamiętam, jak tańczyłem do tego, więc za to dziękuję i wydaje mi się, że nic więcej nie mam do powiedzenia. Po prostu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Widzisz, ten diapazon jest bardzo szeroki. Krzysztof, kończąc, wiesz, miałam trochę obaw przed dzisiejszą rozmową, ale nie dlatego, że to będziesz ty i że nie będziemy mieli, ale czas jest tak straszny. Tak.
No właściwie trudno to określić. Nie wiem jak ty, ja się budzę często w nocy, tak jak moi znajomi, patrzę co się dzieje, wydaje mi się, że nie możemy spać, że musimy trzymać rękę na pulsie i wiem, że też były takie głosy, a co tu będą sobie o muzyce rozmawiali. I chciałam ci bardzo podziękować za to spotkanie, ponieważ opowiedziałeś pięknie o życiu. O życiu i to jest takie, i ta rozmowa jest dobra, serdeczna, uczciwa. I jakby powiedział, teraz nie wiem, czy rock'n'rollowiec, czy też hippies, make peace, not war. Kochajmy się, szanujmy się. I na pewno na całe życie pozostanie nam, w zależności od tego, jak długo każdy z nas będzie żył, ale obraz, to o czym mówiłam chyba na początku, że wróg z wrogiem daje mu herbatę, daje mu coś do zjedzenia, bo ludzie są fajni, tylko ci na górze mają pochrzanione w głowie. I chciałabym powiedzieć, trzymajmy wszystko, co się da, serca w górę, trzymajmy co dobre myśli, ręce ściskajmy, wspierajmy Ukrainę i... żeby się utrzymali. I mówimy sława Ukrainie i się bardzo nisko kłaniamy chyba też temu wspaniałemu, dzielnemu, nadzwyczajnemu narodowi. Dobranoc, Krzysztof Cugowski, Małgorzata Tomakalik. Dobranoc.